Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, Witka, Siemka, Hejka, Tasiemka, Siemka, Siemka, Tasiemka, Hejka, Naklejka, cześć, witajcie. Rozpoczynamy 45. odcinek Przegranych. Dzisiaj w odcinku porozmawiamy o grach casual. Nie udało mi się znaleźć akuratnego tłumaczenia. Bardzo mi się podobało potencjalne tłumaczenie gry niezobowiązujące, niemniej jednak to chyba nie jest najlepsze podejście do tematu. Zdecydowałem się zostawić słowo casual jako słowo po prostu w temacie audycji w takiej formie, w jakiej jest, chyba że moi uczestnicy mi pomogą w przetłumaczeniu, ale to chyba nie będzie przedmiotem dzisiejszej audycji. Jest 4 grudnia 2016, minęła 21, także zaczynamy kolejną audycję. Gośćmi moimi dziś są Adam Robaszyński, Janiec The House of Fables, a Artur Ganszyniec, 11 Bit Studios, natomiast na pewno większość dzisiejszej rozmowy będzie na temat jego kariery w 80 Games, oraz Krzysiek Maliński, Huge Games Company. Pomysł na odcinek wyszedł od Adama, za co bardzo mu dziękuję. Mamy w ogóle parę takich serii, które nam się narodziły dzięki temu, że ludzie mieli pomysły. Być może z tego kolejna seria wykwitnie. Bardzo bym był przeszczęśliwy z tego. Artur z kolei jest autorem gry, w którą kilkaset godzin przegrałem, dlatego nie wyobrażałem sobie, żeby nie skorzystać z tej fantastycznej okazji i porozmawiać z nim dzisiaj na temat gier casual. No a Krzysiek prawdopodobnie największy weteran z nas wszystkich tutaj dzisiaj. Ile ty lat pracujesz w branży, Krzysiek, co? To znaczy tak formalnie to by było 12, łącznie tak od początku to 17, coś koło tego. Dobra. I teraz tak, chłopaki, kolejność, w jakiej jesteście na ekranie, to jest Adam, to jest Artur i to jest Krzysiek. Jakbyście w tej kolejności mogli się przedstawić dla tego promila ludzi, którzy o was jeszcze nie słyszeli. Cześć, witajcie i hej. Cześć, Adam Robaszyński, Janiec z The House of Fables. Zajmujemy się produkcją gier casualowych. Nasza chyba najlepsza w tej chwili seria to Eventide, która opowiada o słowiańskich mitach w takiej formule dla ludzi na całym świecie. A tutaj po mojej prawej stronie jest przedstawiciel słowiańskiej. Chyba twojej. Mojej prawej, tak. Tak. Przedstawiciel słowiańskich mitów i legend, taki domowy duszek, Bzionek. Z pierwszej części, tak jest. Cześć, Garnek. Cześć. Artur Ganszyniec i będę tutaj głównie mówił o takich grach, przy których pracowałem, jak Puzzlecraft czy Another Case Solved. To właśnie takie casualowe, mobilne, o łączeniu klocuszków z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami. Free to play. Krzysiek Maliński, Huge Games w tej chwili. Wcześniej firmy takie jak Frontline Studios, gdzie miałem okazję robić przy grach typu Duke Nukem na konsole. Ogólnie gry konsolowe, mobilne i tak dalej, taki mój konik. A oprócz tego, że Huge Games, czyli największe social casino polskie przynajmniej, gry offline'owe i tak dalej, free to play oczywiście, casualowe jak najbardziej, to oprócz tego osoba, która się zajmuje promowaniem naszych małych indyczków, czyli właśnie, Indie Games Polska, członek fundacji Indie Games Polska, tak. Świetnie. To tyle. Dobrze. Ja tylko jeszcze witam wszystkich na czacie. Podpowiada mi program, że w tej chwili jest 30 widzów, ale zawsze na początku jest bardzo nieakuratnie. Będzie na pewno więcej. Aćkowi dziękuję za obecność i za moderację. Gdybyście na czacie zastanawiali się, kto moderuje, z jakimi pytaniami się zwracać na czacie, to akurat Aciek jest za to odpowiedzialny. No, Robak, jakbyś mógł przez chwilę powiedzieć o tym, jaki mamy plan dzisiejszej audycji, ja pokażę skrypt widzom, dobra? Dobrze, pokazuj. Więc tak, na początek to sobie powiemy parę słów na temat tego, czym są te gry casual w zasadzie. Tak jak Tomek mówił, lepszego słowa chyba nie ma w języku polskim. Przez jakiś czas firma Alavar próbowała forsować określenie niedzielne, które jest bardzo nietrafione. Niedzielne? Tak, gry niedzielne. To jak kierowcy niedzielni, to zupełnie nie o to chodzi. Gdzieś taki podpunkt, kim są ci gracze w zasadzie i czy to tylko kobiety 30+. Potem jest wypisana krótka historia, gdzie pokażemy w ogóle tak na przykładach, jakiego rodzaju to gry są. A potem podzielimy się i po kolei poopowiadamy dokładnie o tych naszych grach, o tym, jak je robimy, jak one powstają i dlaczego, chociaż to wydaje się, że takie łatwe gry, to nie tak łatwo się je robi. O.
Czyli na początku wstęp jest niejako wspólny, potem żeśmy zrobili sobie trzy rozdziały, ale rozumiem, że nawzajem siebie zachęcamy do wtrącania się podczas tego, gdy każdy z trzech ojców prowadzący swój rozdział będzie prowadził, tak? Dobra. No słuchajcie, chłopaki, jak podejdziemy do tematu, który jest szeroki jak rzeka, a chcemy, żeby nam zajął 5 minut w audycji? Czym są gry casual? Znaczy, ja powiem może ze swojego punktu widzenia. To są gry, które się odpala, tak jak było powiedziane, są niezobowiązujące. Mogę sobie pograć, wyłączyć, zapomnieć. Jak będę chciał, to do nich wrócę. Gry, które mogę sobie pograć, czekając w kolejce do lekarza, stojąc, nie wiem, na przejściu, czekając na pociąg. Wszystko. No, ale ja myślę, że to jest też tak, że to są takie gry, które mają, które są łatwe, łatwo je zacząć. W sensie, to są takie gry, o których też może powiedzieć, że ja nie gram w gry, ja tylko zbieram kuleczki, czy coś takiego. No bo, nie wiem, gram ostatnio w Skyforce'a, który jest dość hardkorową grą, ale też mogę grać na przystanku, bo ma krótkie sesje, nie? Więc to oprócz tych krótkich sesji, to chyba są takie gry, że ktoś, kto nie gra w gry, to sobie może w to pograć i wydaje mu się, że nie gra w gry. A ja ci powiem, że Skyforce'a ja uważam jako grę totalnie casualową. Dla mnie Skyforce jest permanentnie casualem. Bo włączam sobie, kiedy potrzebuję, wyłączam, kiedy nie potrzebuję. Gra mnie nie zmusza do powrotu. Krótkie sesje, czyli... Przepraszam cię bardzo, nie jest aż tak trudna na początkowych levelach. Wszystko zależy od tego. Jest easy to learn, hard to master, krótko mówiąc. Nie? A nie sądzisz, że przez sam fakt, że to leci, że to jest 3D, takie w sensie wygląda na 3D, że lecisz samolotem i strzelasz, że to już ci ustawia target na raczej, wiesz, grę, a nie na casuala? Znaczy, że mindset od razu ci się załącza. To jest taka gra, że będę musiał grać. No widzisz, że nam ciekawy początek wyszedł. Adam. Ja chciałem powiedzieć, że z byciem niezobowiązującymi to nie do końca też się zgodzę, żeby to nie było tak łatwo, że tam już coś mamy ustalone. Z tego powodu, że z kolei te gry, które ja robię, czyli hopy, to są gry, które wciągają ludzi na kilka godzin i oni wtedy sobie w nie grają i w zasadzie chyba najlepiej taką grę zagrać na raz, czyli ona zajmuje 4 do 6 godzin. Więc to też nie taka gra do siedzenia na przystanku przez 5 minut, bo jakby zasilane są, napędzane są historią. Więc to jest trochę tak jak mój problem z Wiedźminem, w którego nie jestem w stanie grać, bo mogę poświęcić 2-3 godziny wieczorem, a powiedzmy raz w tygodniu na takie granie. Po czym jak wracam do gry, to ja nie wiem, co się w niej dzieje, bo już wybiło mnie z historii, tak? Więc to też jest ja mam mi się kojarzy, gdzie jest historia. Wiesz, czy mi się kojarzy gra z przystanku, gdzie gram chwilę i w każdej chwili mogę wyłączyć? Jedyna gra, którą w ten sposób grałem i grałem sporo, to jest Super Midway. Na Wicie. O, kurde, to na nie jest... Wybitny casual. No, absolutnie nie casual. Właśnie, to ciekawostka. No. Dla mnie na przykład, tak sobie teraz widzę, że jedną z elementów definicji jest to, że ona nie jest wymagająca, jeśli chodzi o zręczność i refleks. Mhm, absolutnie. Okay. Że casualowe gry nie są wymagające, jeśli chodzi o zręczność i refleks, tak mi się kojarzą, ale nie wiem, czy słusznie. Poza tymi levelami, lodzie. Poza tymi levelami w Candy Crush Saga, gdzie masz ograniczenie czasowe, tak? Tak, i zaraz dojdziemy tak, do tego, późno, ale zobacz. A Flappy Bird to jest casual, czy nie? No właśnie, tam wymaga, nie. Jest wszystko, nie? Równie tak jak mówię, dobrze, w naszych grach, gdzie się kręci kółkiem, też możesz sobie wyrobić takie coś, że poszczególne reele możesz zatrzymywać tapnięciami, jak masz szybkie oko i szybką rękę, to też możesz sobie ułatwić trochę życie, więc jest to casual, czy nie? To w ogóle jest taka kategoria, o której my mówimy, czy... No widzisz, ja tak, jak tak sobie teraz o tym rozmawiamy, to wychodzi w sumie, że każdy może mieć inną definicję i na przykład dla mnie takie gry typu, pamiętam, że jest przykład płytówka, tak? Battlefield 1 i tak dalej, i tak dalej. W sumie, jeśli chodzi o tryb grania, to są to dla mnie gry casualowe, bo ja mogę podejść do takiej gry na 10, 15, 20 minut. Jeśli patrzymy to, jest ciekawy wątek, o którym ja w skrypcie nie wspomniałem, ale też jest casualizacja gier hardkorowych, która gdzieś się przejawia w internetach. A to nie jest tak, bo ja tak sobie myślałem, że tym przynajmniej historycznie, tym co dla mnie wyróżnia gry casualowe, to jest to, kto w nie gra. Bo dla mnie w te gry, które ja myślę, że są casualowe, gra dużo osób, które nie uważają, że grają w prawdziwe gry. W sensie nie są zainteresowane, jak coś wygląda na grę, to oni nie są zainteresowani. Jak rozwiązują zagadkę kryminalną w jakiejś hopie, czy jakąś tajemnicę poznają, czy se kręcą kółkiem, czy se zbierają klocki, to oni spędzają czas, oni się bawią, ale nie grają.
W sensie no jest... nie uważam siebie za graczy. No może jest to lepsza definicja. Lepsza. Jaka? Lepsza, zdecydowanie lepsza. Niż odnośnik czasowy, nie? Znaczy, ja uważam, że do takiej spójnej, encyklopedycznej definicji gier casualowych to my nie dojdziemy dzisiaj i to by nam dało napędu na kilka godzin, tak? Zdaje się, że Wikipedia, właśnie, jak sprawdzam, jak Wikipedia to definiowała, to jeszcze mogę sobie zerknąć. Ale to, co jest istotne na pewno w grach casualowych, to jest to, że raczej nie kojarzę gier casualowych wymagających pada. To znaczy są wersje gier casualowych, które działają na konsolach i za pomocą pada się gra. Zresztą nasz Eventide nawet na Xboxa wyszedł, nie? Ale co do zasady, pad nie jest potrzebny, czyli wchodzimy w tę grę bez większego przygotowania, czyli nie musimy nigdy wcześniej grać jakoś szczególnie w gry, żeby w grę casualową zagrać. A żeby zagrać w takiego Battlefielda jedynkę i tam cokolwiek sensownego osiągnąć, czy żeby zagrać w Wiedźmina tu już wspomnianego, jednak trzeba gdzieś tam w ten temat gier wejść. Tak, to prawdopodobnie nie jest dobra gra na początek jako pierwsza gra dla człowieka, czyli takie gry po prostu. Nie grasz w gry, ale w tę grę casualową zagrać możesz, to chyba będzie taka definicja w miarę bliższa temu, jak to wygląda, ale to też niewyczerpująca na pewno. Bo to w sumie chyba też nie jest tak, że w gry casualowe to grają gracze casualowi, czyli tacy nie hardkorowi, bo ja się zetknąłem z paroma bardzo hardkorowymi graczami czy graczkami, ale w gry casualowe, to znaczy w ramach tej gry to były osoby z niesamowitym poziomem skilla, obsesji i w ogóle, czyli jakby byli bardzo hardkorowi w tym takim casualowym bajorku, w którym byli. Dobra, chłopaki, słuchajcie, a czy... Dobra, rzucę tylko pytanie. Czy tu nie chodzi o to, że to jest najszerszy target możliwy? Chyba tak. Bo chcemy iść do następnego punktu. No. To jest bardzo szeroki target, jeśli chodzi o ludzi, bo wystarczy sobie przypomnieć taką konsolę, która się nazywała Wii, gdzie wszyscy się pukali w głowie, jak widzieli kontrolery, stwierdzili, że po prostu, no jak konsola, no przecież to hardkorowi gracze i tak dalej. Rims, po prostu gigantyczne zyski Nintendo, nie? A konsola z grami przeznaczonymi dla raczej ludzi, którzy sobie z padem i takimi rzeczami nie radzą. Potrafią czymś tam pomachać i potrafią się dobrze po prostu przy tym bawić. Więc kurde, no, chyba taka casuale to są ci, co mają właśnie największy target. To chodźmy do drugiego punktu. To kto w to gra? Właśnie target. Kto gra w casuale, no? Oj, ciężko. W te moje casuale dane mówią, że głównie kobiety, ale to też się powoli zmienia. I to takie kobiety 30+, i pod ten target, pod takich graczy, czy takie graczki my kierujemy nasze gry i nasze fabuły, ale to też nie jest takie proste, jakby wam się pewnie w większości wydawało. To znaczy nie są to gry o prowadzeniu butiku z butami albo pracach kuchennych, w zasadzie to absolutnie nie są gry o tym. Więc i co ciekawsze, parę lat temu, chyba 4 czy 5 lat temu, to była taka próba, żeby pożenić Harlekina z grami Big Fisha, właśnie z Hidden Object Puzzle Adventure. Wszystkim się wydawało, że to jest fantastyczny pomysł, że to jest murowany przepis na sukces. Na Bloombergu gdzieś tam o Big Fishu wspominali, jaki to rewelacyjny pomysł, że Harlekin z nimi podpisał te umowy. Wyszły ze dwie takie gry markowane Harlekinem. Ja popełniłem jedną taką grę w klimatach Jane Austen i w zasadzie poza tym, że one się tam jakoś zwróciły, to był flop. To znaczy graczki tego nie chciały i jakby mając do wyboru grę romantyczną z fabułą klasy harlekinowej albo grę, w której odnajdujemy piwnicę, a w piwnicy ścianę, a jak rozwalimy tę ścianę, to są w środku szkieleciki dzieci i wychodzą duszki dzieci, które tam zostały żywcem zamurowane i to był hit, tak? To ja sobie zapraszam. To jedna z Mystery Case Files, bodaj Return to Ravenhearst. Zaparkuję taki, czy może nie zaparkuję, wbiję się z takim komentarzem, że to akurat to może wynikać z tego, że hopy to gra się o szukaniu rzeczy, nie? W sensie o tym jest ta gra, więc do wszystkich rzeczy, które są kryminałami albo jakimiś takimi rzeczami z jakąś tajemnicą, to jest bardzo spójne, to co robisz i to o czym to jest. No a rzadko kiedy romans polega na tym, żeby gościowi przegrzebać szafę. Znaczy są takie romanse, ale to nie jest podstawowa fantazja, nie? Artur, opowiedz nam więcej o tym. No nie wiem, tak. Okej.
No nie, no z targetem tutaj patrzę, to jak najbardziej się można zgodzić. Bodajże w zeszłym roku robiliśmy takie badania w naszych grach i wychodziło, że najczęściej targetem naszym były gospodynie domowe 45+, czy tam 40+. I uwaga, najlepsze zaskoczenie, żołnierze. I tak się zacząłem zastanawiać, czemu żołnierze, no ale z drugiej strony, czemu ktoś, kto chodzi w hełmie, strzela i tak dalej, miałby chcieć grać w FPP shootera, to w sumie dosyć logiczne. Wow, wait, a skąd wiesz, że żołnierze? No bo masz w systemach trakujących, masz informacje, tak? Occupation i tak dalej. A, kumam. Mhm. Znaczy to trochę ten sam powód, dla którego te twoje gospodynie domowe grają w twoje gry, a nie w zabawę w kuchni, prawda? Tak, dokładnie tak. Ma sens. My nie mamy tak bardzo szczegółowych danych, ale z tego co wiem przy Puzzlecraftach i ACS-ach, to kobiet była mniej więcej połowa. To było tak mniej więcej pół na pół. Więc i przy Puzzlecrafcie 2 zwłaszcza tak nam się akurat zdarzyło wtedy w AT Gamesach, że dużo osób z Azji też się pojawiło. I to już, tak przynajmniej mówię o tych bardzo aktywnych graczach, to rzeczywiście dużo z tego były kobiety ze Stanów i szeroko pojęci Azjaci. Ale mówisz Azjaci, szeroko pojęci, ale mówisz bardziej Chiny, Japonia, czy jak? Wiesz co, ponieważ to akurat żeśmy przez aktywność to mówię głównie, bo tam jakby aktywność na fejsie, takim w tej profilu, dopytywanie się o ten i to głównie była Chiny, Korea, gdzieś tam tamte okolice. Mm-hmm, mm-hmm. Chiny i Korea okolice to dosyć szeroki zakres, ale... Tak. W sensie, że nie... Ale wiek pamiętasz? Mieliście takie dane, jaki to był wiek tych graczy? Nie mam aż tak. W sensie nie znam aż takich szczegółów. Dwójagarnik. Wiesz co, no. To jest też takie. No, proszę pana, we free to play analityka i leży. Że jednak utrzymywanie takich. W sensie zbieranie danych też ma swój narzut, nie? I czasami gdzieś tam sobie patrząc na budżet, stawiasz granice, ile wsadzisz czasu, energii i ludzi we wszycie systemu do zbierania danych, a ile w zrobienie gry. No i czasami jak się robi gry, to ten suwak jest bliżej zrobienia gry, nie? Jak tam masz ograniczony czas czy środki. Ja jeszcze w obronie garnka dodam, że jeżeli jest tak, że ten czas, żeście przesunęli, proporcje zmienili do designu na przykład, to ja czuję, że to tej grze się opłaciło, bo ja w niej spędziłem setki godzin, a nie w innej grze casualowej. Mhm. Wiesz co, to jest też takie coś, że jak jesteś taką, przypuszczam, taką wiesz, dużą domową? Firmą, w sensie nie, taką firmą na przykład, co robi Candy Crusha, nie? Też jest match free. No i no to wiesz, to ty tam wjeżdżasz z tirami pełnymi forsy, za te pieniądze kupujesz sobie ludzi, masz swoje serwery, ty po prostu przyjmujesz przez całe lata, więc tam to musisz wiedzieć wszystko, co tam się dzieje z każdym z użytkowników. I no wiesz, masz do tego 100 ludzi, czy tam ilość. A jak masz tam gdzieś 10 osób, masz zamknięty czas produkcji i tak naprawdę wypuszczasz produkt, który jest skończony, on nie będzie utrzymywany w nieskończoność, to masz mniejsze potrzeby. W sensie możesz się bardziej skupić na robieniu gry, albo nie stać cię, aż na wsadzanie tyle czasu i środków nie w analitykę. Więc to też tak jest, nie? Trochę zależy od gry i od modelu biznesowego, nie? No. A ja tak jeszcze tak powiem sobie, jak teraz rozmawiamy o tych graczach. Kurczę, jest taka jedna chyba grupa, którą chyba wszyscy nie doceniamy. Są to dzieci tak w zasadzie. To grały też całkiem sporo dzieci. I właśnie chodzi mi o takie dzieciaki, tak sobie idę tutaj, syna odprowadzam do szkoły, patrzę, dzieciaki chodzą z tymi telefonami i tam łupią w jakieś właśnie match 3 i tak dalej. Może to nie jest target, ale to są też gracze, którzy oglądając reklamy też oczywiście dają jakiś zysk. Nie? Tylko pytanie, czy to jest target? Nie. Zaczekajcie, żeby tylko... Mówią, ej, tutaj kup mi paczkę czegoś, nie? I rodzic kupuje. Match 3 to no nie, znaczy no, gry, w których są puzzle, żebyś 3 dopasował takie same elementy. Dobrze załapałem? Tak, próbuję domyśleć. No tak, tak z grubsza. Tak, z grubsza. Wiesz co, ale tam... I jesteśmy z powrotem.
przerwa techniczna była. Nazwijmy ją tak, będzie nam wygodniej. To będzie, mhm, na YouTubie ktoś usłyszy przerwę, zobaczy, o co chodzi. Nieważne. Jesteśmy. 45. Tak. odcinek Przegranych niniejszym wznowiony. W przerwie podobno Garnek się czegoś bardzo ważnego dowiedział na swój temat. Za chwilę do tego wrócimy. A chłopaki, jeżeli wy nie pamiętacie, to przerwaliśmy chyba jak ja was o match 3 spytałem, czy w tym momencie coś tam. Tak, bo to jest temat, którego nie wolno poruszać. Dobra, to nie poruszajmy. To wracajmy w takim razie do tematu, co jest targetem, a za chwilę pewnie o historii gier. Wiesz co, proszę, jak nas nie było, to byliśmy, rozmawialiśmy o tym jeszcze, czym są te casuale. I tak ustaliliśmy jedną rzecz, że się okazało, że dla mnie to ja to rozróżniam po core fantasy. Jak coś jest takie łagodne, nie giniesz i w ogóle, to pewno jest casual, a jak jest agresywne i tak ci dojeżdża, to pewno nie jest casual. Mm-hmm. A poza tym doszliśmy do wniosku, że to jest taki w zasadzie też stereotyp i trochę łatka na rynku, nie? Że wiesz, że casuale to są te niepoważne gierki, a poważne gierki to muszą być, wiesz, poważne indie, nie? Więc może tak trochę. Tyle, żeśmy mówili. No i dobrze. No i dobrze. Więcej nam to zależy. To możemy uznać, że kwestie zarówno tego, czym jest casual, jak i tego, kto w to gra, możemy, bo jest za 15:10, tak swoją drogą. No właśnie. Zaczęliśmy o historię. No. Po pierwsze, w historii jest napisane, że Pac-Man. I tutaj ja na przykład uważam, że Pac-Man nie jest casualowy. Solitaire jak najbardziej. Solitaire jest bardzo casualowy. No, no ale to jest dekada różnicy w ogóle przecież pomiędzy Pac-Manem a Solitarem. Znaczy lata 80. Złoty okres gier wideo, to jest bez casuali, tak? No i uważam, że wtedy nie było casuali. Gry były wtedy... A Tetris? Ale on nadal chyba był dla nerdów. Musiałeś mieć nerdowski sprzęt, żeby w to grać. Absolutnie. Nie, casualowe zawsze były. Casual, tak jak już mówiłem... Grające w ten z Tetrisa. Kto, co, gdzie? Jeszcze raz powtórz, jakbyś mógł, bo 10-letnie kobiety grające w Tetrisa. No byś się kurna zdziwił, bo akurat mam przypadek z rodziny. 10-letnie na przykład grające w Tetrisa, tak? No to albo dlaczego nie 20 lat i grają w Tetrisa? Znaczy, to też jest kryterium wiekowe, kto gra tam. Im starsi, to oni już tylko w te casuale, tak? No nie idźmy tą drogą, nie? Bo już mówiliśmy o tym, że parolatkowie też grają w casuale. Wiesz, grałeś w gry. Jakby było ich za mało, że... No dobrze, więc ja tutaj wytoczę grube działo, myślę, bo to jest tak, że ja tego Pac-Mana wziąłem z angielskiej Wikipedii. Chwileczkę. Tak, i szukałem, co to są te gry casual i tak jak przeczytałem te definicje, to znaczy, że się z nim nie zgadzam. Za to, jeśli chodzi o to, czy Pac-Man jest casualem, czy nie, to referencja jest do Q&A z twórcą Pac-Mana, który najwyraźniej stwierdził, że to gra casual. No jeśli twórca twierdzi, że stworzył casuala, to chyba... Twórca ma, wiesz, ma monopol na interpretację swojego dzieła, albo w ogóle wie, o czym robi dzieło, no to wiesz, wchodzimy na taki bardzo grząski i poważny grunt, nie? To tak jakby pytać poetów, o czym jest ich wiersz. Owszem, tylko to jest twórca japoński, czyli azjatycki i tam jest inna kultura postrzegania dzieła i roli twórcy przy tym dziele, tak? Więc może? Robię jaja, ale tak. No nie wiem, to jest śmieszne, bo dla mnie Pac-Man nie pomyślałbym, że jest casualowa, ale... Ja osobiście też, ale ja tu jestem tylko dzisiaj, wiecie. Mhm. Znaczy wiesz, to jest taka gierka, biegasz i zbierasz kropeczki, tak? No ale gonią cię duchy i giniesz, nie? No, ale to jest czas, kiedy było Space Invaders, kiedy był Pong. Ja nie wiem, czy którakolwiek z tych gier była casualowa, no. Pong nie jest casualowym? No widzisz, no to może wtedy kryteria były inne. Może nie jesteśmy w stanie. Pong może nie być casualowe, bo to było takie bardzo nerdowskie. Musiałeś tam mieć bardzo specyficzny sprzęt. Niedostępny zbyt powszechnie, żeby zagrać w Ponga, prawda? Więc to ograniczało ten element, że to musi być powszechnie dostępne i dla szerokich rzesz graczy. O, więc Pong pewnie nie. I stąd prawdopodobnie Pac-Man jest określany. Pac-Man jest z 1980 roku w ogóle. Czyli ma w tej chwili 36 lat, o zgrozo. A powiedz mi, jak napisałeś fleszówki, to tak. Jakie fleszówki miałeś na myśli? Jak napisałem fleszówki, to miałem nadzieję, że mnie tu wesprzecie, bo nie miałem na myśli żadnej konkretnej. Ale był taki moment, kiedy dużo gier pojawiało się przeglądarkowych, fleszowych i były to od takich najbanalniejszych gier promocyjnych typu otwieranie
kapsli na butelkach, poprzez bardziej skomplikowane, najróżniejsze gry dla dzieci, ale taki jakby moment w historii rozwijania się gier. Gdzie był wylew, zalew po prostu był gier flashowych. No ale to znowu będzie zależało od rozmiaru tej gry chyba, nie? Oczywiście tak, że, ale tam też między innymi był taki trend, były takie gry dostępne dla szerokich rzesz ludzi, którzy mogli sobie odpalić przeglądarkę po prostu spotkać się z grą, tak? Czyli ci niegracze, którzy trafiają na grę, sami nie uważają, że grają, tylko pykają w coś, łączą kropki. Zresztą Candy Crush Saga, która jest wymieniona w punkcie G jak mobile, to jest gra początkowo facebookowa, czyli tak na 90% tak. Pewnie we Flashu zrobiona, nie? Tak samo jak i Farmville zresztą, nie? Zdecydowanie Farmville we Flashu był zrobiony, tak. Tylko, że Flashówki, rozumiem, to były jeszcze prefacebookowe. To były... Tak. Dobra, tylko wiecie co, to może niech ktoś z was podsumuje, bo ja tego nie wyświetlam w tej chwili, tego, co mam w skrypcie. To zróbmy tak, że ktoś w 2 minuty czy 3 przejdzie jakby po punktach. Oczywiście ojciec prowadzący jest typowany. Czyli że niby ja. No ale dlaczego wybrałeś taką kolejność? I potem będziemy ewentualnie... Dobrze, to ja przelecę. Wybrałem taką kolejność, bo to z grubsza jest kolejność chronologiczna, czyli Pac-Man z 1980 roku za Wikipedią angielską traktowana jako pierwszy i za twórcą traktowana jako pierwsza gra casualowa, co do czego nie ma zgody między nami. Potem MS Solitaire, to może... Czyli Saper. No, tak. Nie, nie Solitaire. A nie, Solitaire to jest ten, to jest Pasjans, sorry. Czy ty możesz wrzucać te... Tak, postaram się wrzucić. W tym sensie to raczej chodzi o Pasjans. To wrzućmy. Dobra, już wrzucam. By ktoś nie widział Pasjansa, to proszę. No, potem są te fleszówki wszystkie, nie? Tak, potem są takie fleszówki, czyli takie proste gry, mi na myśl przychodzi gdzieś tam pewnie jakieś jeżdżenie samochodem po muldach, czy jakaś... Cała masa. Albo wszystko związane ze Stickmanem, nie? No. To ci już tam tutaj wkleję taki link, o. Proszę. Potem co? Po fleszówkach jest Bejeweled i to jest bardzo, bardzo ciekawy przypadek, bo to jest gra zrobiona przez PopCapa i ona sprzedała się w jakichś tam milionach egzemplarzy. To jest absolutny mega hit, taki chyba jeden z pierwszych mega hitów casualowych. Tak, to firma w zasadzie. Nowa z klockami, nie? Tak. Tak, i to jest otwarcie pewnego gatunku gier. No tak, no i teraz na ekranie widać Solitaire'a, czyli on się w zasadzie niewiele zmienił do dzisiejszych czasów. Więc wracając, Bejeweled to jest gra match free, gdzie mamy dużo klocków i trzeba je poprzestawiać w taki sposób, żeby się w rzędzie, w kolumnie zebrało minimum 3. Jak się zbierze więcej, to się w Bejeweledzie nic nie działo. W Candy Crush Saga od tego się robią jakieś specjalne klocki, wszystko wybucha i w zasadzie kluczem do grania w Candy Crush Saga jest to, żeby łączyć takie specjalne klocki z 4 czy 5, a w Bejeweledzie po prostu. Tak, łączyliśmy klocki, tak klocki spadały, zbieraliśmy punkty. To się nazywa postęp. Tak, te gry się rozwijają. I następny etap, który ja wpisałem, to są portale i to jest ten etap, który mi jest najbliższy. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo gry casualowe i w zasadzie widać to też... Po poprzednich już punktach są dystrybuowane głównie cyfrowo i one są dystrybuowane cyfrowo od lat, kilkunastu w zasadzie. To jest w ogóle fajne spostrzeżenie, bardzo mi się podoba, cenne. I to jest fenomen. Gry AAA, hardkorowe gry próbują się przebić do takiego trybu, gdzie są dystrybuowane cyfrowo od jakiegoś czasu. Na PlayStation 3 Sony wprowadziło PSN-a i to była kompletna porażka. Tam jakieś statystyki kiedyś widziałem, to w ogóle nie było warte zachodu. No wiesz to teraz, no ale teraz to co? Nie znam statystyk teraz, to się rozwija oczywiście. No jak masz peceta, to kupujesz je na Steamie, a jak masz PS4, ja mam PS4, to nie mam żadnego pudełka, gier mam całkiem sporo, więc to tak, jest w tej chwili już PSN absolutnie. Ty tak, ja tak, tylko my jesteśmy dosyć wąską grupą deweloperów, którzy również grają w grę. Deweloperzy, mam nadzieję, że wszyscy grają w grę, albo prawie wszyscy. Lords of the Fallen, z tego co pamiętam, na PS4, które było największą platformą, jeśli chodzi o sprzedaż tej gry akurat, około 80% to były pudełka, jeśli dobrze pamiętam, na pewno większość. Także no to niestety ciągle jest tak, że nam się może wydawać. No. To tylko jestem takim leniem, że mi się jakby... Nie, to jest jakby słuszna koncepcja, tak, bo te pudełka, ja mam po prostu pudła pudełek, zwłaszcza, że się przeprowadzałem rok temu, to jeszcze tego nie wypakowałem nawet, tak jakby mniej kurzu zbiera. Zresztą to jest
trend, który się w innych mediach, w innych częściach show biznesu przyjął. Muzyka na Spotify'u, filmy na świecie, na Netflixie, chociaż na Netflixie zdaje się, że dopiero od niedawna Netflix ma większe przychody z cyfry niż ma z wysyłania DVD. To znaczy oni wyszli z tego, Netflix wyszedł z tego, że wysyłał po prostu DVD pocztą, ludzie odbierali przesyłkę, oglądali film, a potem go odsyłali, jak dobrze pamiętam. Tak, nie? Ale od jakichś 6 czy 7 lat Netflix ma większe dochody niż kablówki w Stanach, także... Owszem, ale nadal jest ten mechanizm, że oni te płyty jeszcze wysyłają, nadal tak. Ludzie oglądają te płyty i nadal ta cyfra się przebija, tak? Więc, a casuale od co najmniej 10 lat to jest głównie dystrybucja cyfrowa. To znaczy, że te gry były po prostu mniejsze. Jeśli ryzykowne stwierdzenie. Ale znowu żeśmy generalnie nie przeszli przez listę, nie? Tylko, dobra, może ja nie będę tutaj. Wiesz, no. Czym by była dobra rozmowa bez takich wtrąceń? Conversational podcast. Najebane ciężką grafiką, casuale niekoniecznie, więc nawet przy słabszym, jakby przy słabszych parametrach, które były te 10 lat temu, to spokojnie można je było sobie ściągać przez internet. Można było, Big Fish miał taki specjalny tryb powyżej, wtedy tam powiedzmy w 2006 roku, był jeszcze w 2008 i 2010 mieli specjalną sekcję duże gry. I to były gry, które na przykład zajmowały całą płytę CD albo 3 płyty CD, czyli powiedzmy były w okolicach 1,5 gigabajta, ale nadal nawet takie gry jak Syberia były u nich do kupienia. Można było takiego behemota ściągnąć, jeśli ktoś miał sensownej jakości łącza albo był wystarczająco cierpliwy. Tak, wtedy gry były mniejsze, ale też te gry, które były normalnie sprzedawane, były mniejsze, no bo płyta kompaktowa mieści te 650 MB, a wachlowanie płytami jest cokolwiek niewygodne. Wracając, punkt e-portale. Był taki okres w casualach, gdzie dobrym modelem sprzedaży i dystrybucji były portale typu Real Arcade, Big Fish Games, Gamehouse, Xylom, Playfirst, Shockwave.com. Dużo tego było. I można było też sprzedawać gry casualowe przez własną stronę i to też się spinało. To zaczęło zdychać, jak się pojawiły free-to-play na mobilki, nie? Trochę wcześniej pojawiła się wojna cenowa, to znaczy jak ja wchodziłem na ten rynek, to był już zmierzch gier casualowych za $20, kiedyś tyle kosztowały. Ale pojawił się Big Fish, który agresywnie walczył o ten rynek. Big Fish powiedział, że będzie miał nową grę codziennie, co było po prostu szokiem dla konkurencji. Oni powiedzieli, że oni codziennie będą wypuszczali nową grę. Co do tego, jakiej jakości te gry były wypuszczane codziennie, to jest inna kwestia. Wtedy też bardzo mocno pojawiła się kwestia taka, że casuale stały klonami i to się chyba nie zmieniło do dzisiaj, czyli po prostu absolutnie powszechne klonowanie sprawdzających się mechanizmów. Stały klonami, to znaczy przede wszystkim klony plus coś nowego. Tomasz na myśli, mówiąc stały? Już tłumaczę. To jest tak, że w ramach portali też jest pewna historia i powiedzmy, że był taki moment, kiedy Mambo Jumbo stworzyło grę typu Marble Popper. Nie mam tutaj linku do Marble Popperów, ale z grubsza wyglądało to tak, że jest tunel kulek kolorowych, toczą się te kulki i my za pomocą żaby, która siedzi na środku, czy jakiegoś innego działa, wstrzeliwujemy kolorową kulkę pomiędzy. Jeśli stworzymy... Ja to mam... Zuma. No. I Zuma była Mambo Jumbo, jak dobrze pamiętam. Więc kiedy wstrzelimy tę kolorową kulkę pomiędzy nie, to one tworzą powiedzmy 3 lub więcej w ciągu i znikają. I ten wąż się skraca, on przyrasta i musimy po prostu pozbijać te kulki, zanim one dojdą do jakiegoś tam środka i wtedy nas to zjada. Tak. I przegrywamy i musimy zagrać od nowa. Następne, i był taki gatunek jak Marble Poppers. I wszyscy robili Marble Poppery, to znaczy wchodziło się gdzieś na takie portale i się kupowało Marble Poppery w najróżniejszych odmianach. Poza tym, że sporadycznie pojawiały się jakieś inne brain teasery, gry słowne czy coś takiego. Następna seria była skierowana w stronę Match Free i Bejeweledów. I wszyscy robili Match Free, najróżniejsze odmiany. I mechanika była bazowa. I to, co się zmieniało, to właśnie były nowe rzeczy, które się pojawiały, czyli te rzeczy, że jak zbijamy jakieś elementy, to dostajemy jakieś power-upy, że są jakieś klocki, które są zablokowane i musimy najpierw koło nich zrobić jakiś wybuch, a dopiero potem możemy ten klocek zbić.
No i najróżniejsze mechaniki, które się w tej chwili w Match Free pojawiają. Następna gałąź to były Diner Dash'e, czy też Dinner Dash'e, robione przez Playfirsta. I to były gry, gdzie na przykład prowadziło się, pierwsza taka gra to był Dinner Dash właśnie, i tam się prowadziło restaurację. I przychodzili klienci, trzeba było klientów obsłużyć, wydać im odpowiedni posiłek, zebrać brudne talerze, przyjąć pieniądze i ja wymiękam mniej więcej w okolicy 5. levelu takiej casualowej gry, jaką jest Dinner Dash. Po prostu nie wyrabiam się z klikaniem i przegrywam. No bo to jest gra rekreacyjna i dla każdego przystępna. Nie, ja po prostu nie mam w tym szans, nie daję rady. Co ciekawe, w tej grze ona była story driven, czyli tam była jakaś historia tej bohaterki. Ona te talerze brudne zbierała tak szybko po coś. Ona była story driven, czy jednym z feature'ów było to, że tam była jakaś historia? Ciężko powiedzieć, to znaczy jak graliśmy w tę grę, to progresowaliśmy zarówno na poziomie gameplayu, czyli było coraz szybciej, jak i na poziomie historii, czyli osiągaliśmy jakieś kolejne wyznaczone cele, tak? To jakby nie wiem, jak rozszczepić te dwa elementy. Ja sobie teraz przeskoczę, bo tak już trochę mówimy też właśnie o Match Free, które teraz są w sumie na Facebooku, to jest nawet punkt G, ale punkt F jeszcze. Facebook, bo mam jedną rzecz, którą chciałem się podzielić, zanim zapomnę, bo napisałeś, że tam był na przykład Farmville. I rzeczywiście zgadzam się, że Farmville to jest taki typowy, czy był taki typowy facebookowy casual, ale jednocześnie wtedy na Facebooku na przykład przez pewien czas były mega popularne Mafia Warsy, które moim zdaniem nie były casualowe. Aha. No i umarły. To się okazało nudne. Ale wiesz, one były o tym, że jesteś kurde mafiozą i po prostu wiesz, robisz takie, klikając, robisz jakieś tam takie questy, nie? Tutaj wiesz, nie wiem, łomy, potem coś tam. A jednocześnie były te Farmville. No i Farmville zażarły, przypuszczam, dlatego, że tam po prostu takie Mafia Warsy czy Vampire Warsy to grały szeroko pojęte nerdy. A w Farmville grał każdy. Też pamiętam ten moment, kiedy właśnie Mafia i Farmville były w ogóle konkurencja między nimi dwoma i bardzo szybko się okazało, że ona już całkowicie została przez Farmville. Jakby populacja nerdów najwyraźniej jest mniejsza niż populacja wszystkich ludzi na świecie, co nie jest niczym zaskakującym. Ale to ja przypominam, że jeszcze jakby nie casualowo, chociaż w zasadzie ciężko powiedzieć, czy to casual, czy nie casual, ale był O-Game przeglądarkowy. O. Czy ktoś pamięta posiadanie własnych planet, księżyców, flot, tak? Ale to też był dla nerdów, to też nie było casualowe. Tak, no? Też mi się wydaje, że to było nerdowe. Tak, no takie poczucie jest, że to było nerdowe, ale w zasadzie dlaczego, to nie do końca wiem, bo tam można było to odpalać, sobie puścić tę flotę czy coś, nie? I mechanika nie różni się chyba specjalnie od tych gier Supercella teraz. To znaczy miało się jakąś, teraz się ma wioskę wikingów i się wypuszcza tam wikingów, żeby wklepać innych. W grach Supercella mi się wydaje jest taki element, którego tam nie było, że tam se klikasz fizycznie. A tu sobie wypuszczę tych ludzi, więc tak masz wrażenie, że to jest takie bliżej akcji. A w O-Game to było takie abstrakcyjne wszystko, w sensie. Wiesz, tak mi się wydaje. No i dobrze. Znaczy na pewno ten dostępność tego, że po prostu widzisz, co grasz, to jest istotny element, ale to chyba dla każdej gry, nie? Dwarf and Fortress to też taka gra, w którą mało kto jest w stanie zagrać, nie? No tak, ale on wręcz celowo mówi, że ten twórca, że utrzymuje się z tego, że to nie jest gra casualowa, że ma bardzo wąską grupę ludzi, którzy są zainteresowani grą o literkach, które udają Fortece Krasnoludów, ale są w stanie zapłacić za to dużo pieniędzy, bo im to sprawia przyjemność, więc to jest taki antykażual bardzo świadomy. Okej. Okay. Kontynuując wątek e-portale i historia, taka historia w historii, w którymś momencie pojawia się, wydaje mi się, że to jest mniej więcej równolegle, gry Hidden Object, nie mylić z Hopa, czyli takie, w których po prostu szukamy obiektów i nie ma w tym jakoś głębszego sensu. I gry typu Time Management. I taką grą Time Management był Build a Lot. I tam się budowało i ulepszało budynki. Ja wchodzę na ten rynek w roku 2008 z grą, która
jest zainspirowana jednocześnie Bildelotem i czyli mechaniką taką, gdzie mamy pracowników, mamy materiał, mamy zasoby, trzeba tym zarządzać. I tym, że można dodać do takiej gry historię. I tworzymy historię Kate, która wraca do domu i okazuje się, że warsztat jej ojca wraca z koledżu i okazuje się, że warsztat jej ojca jest w ruinie. Grałem i mega się wkręciłem w tym. bardzo lubiłem tę grę. Niektórzy siedzieli do czwartej nad ranem, jak im podrzucałem tę grę, żeby sobie zagrali, a potem pomstowali, bo następnego dnia w robocie byli nieprzytomni i trochę mieli problem z tym, żeby się wytłumaczyć, dlaczego. Kurde, no, sorry, tak? Bo grali w grę. No, wiesz, nie dość, że grali w grę, to jeszcze takiego casuala, że jesteś dziewczyną po koledżu i naprawiasz samochodziki kolorowe, nie? Więc tam była historia. Ta historia, tak uważam, napędzała kolejne rzeczy, które się w tej grze działy. Był jakiś romans. Ja też grałem. Mówisz więc... Kate teraz? Tak. Sorry, na chwilę na czacie byłem. No pewnie, grałem. Jedyna rzecz, kiedy w ogóle Big Fisha zainstalowałem. No i co? I to była taka gra właśnie time managementowa. Były zasoby, trzeba było się wyrobić w czasie. Jak się nie wyrobiłeś w czasie, to masakra. Nie? Przegrywasz, grasz od nowa, ten level nie ma lekko. Anegdota związana z fixitapem jest taka, ja to robiłem w firmie Wordlum z Karolem Kowalczykiem, on był designerem, ja bardziej programistą, no ale to dwie osoby plus graficy w zasadzie robiliśmy to razem. No i w grze był taki był taki element, że mieliśmy achievementy, też chyba nie było to zbyt często spotykane jeszcze w grach. Mieliśmy achievementy i gdzieś tam jeden z ostatnich achievementów był taki, że trzeba było gdzieś tam 5 milionów dolarów zebrać z wynajmowania tych samochodów na placu. No i poszła gra, no i nerwowo przeglądamy forum Big Fisha, sprawdzamy, jak tam ludzie reagują. Ludzie ku zaskoczeniu wielu reagują pozytywnie, bo to jednak te babki grają w grę o samochodach, tak? Po prostu reperują samochody. I ktoś właśnie stwierdza, że przeszedł w tej grze absolutnie wszystko, ma wymaksowane wszystkie czasy na najlepszym poziomie, ma wszystkie achievementy poza jednym. I jak zdobyć achievement, żeby zdobyć te 5 milionów na wynajmowanie samochodów? Tak patrzymy na to. Ja się pytam Karola, czy on to przetestował. On mówi, że no przetestować to nie przetestował, bo czasu było mało, ale tak policzył i wydawało mu się, że będzie okej. Okay. Siadamy i nie da się tego zrobić, nie? Po prostu achievement nie do zrobienia, w ogóle dramat, tak? To jeszcze gra wydana 19 grudnia, czyli święta Bożego Narodzenia, bo to jakby słaby moment na robienie poprawek. Albo przepychanie tego jakiegoś update'u. No i nerwowo zastanawiamy się, co z tym zrobić, patrzymy na to forum, a tam się pojawia ten sam człowiek, mówi, a nie, już ogarnąłem. No dowcip o MacGyverze, co? Tak, klasyczny casual, prawda? No właśnie tak. No i dobrze, no i pojawią się te time managementy, jest przez jakiś czas boom na time managementy, ale pojawia się coś takiego, że te hidden objecty Big Fisha. I jest też taki fajny wywiad z tą pierwszego Hidden Objecta Mystery Case Files Huntsville, który mówi, że oni tę grę zrobili, wpuścili ją na portal i przychodzą następnego dnia do roboty, dowiedzieć się, jak się sprzedaje, a zaprasza ich szef firmy, otwiera szampana i mówi, panowie, kiedy możemy wydać następną? Bo ta gra zażarła tak absolutnie, że zażarła wszystkie inne gry, które były na portalu, była absolutnym hitem. I oni powoli zaczynają do gry, w której po prostu szukamy według listy obiektów, dodają historię. I dodają historię, potem dodają do gry z historią, zaczynają dodawać jakieś puzzle, minigry. I gra z Hidden Objecta przepoczwarza się w ciągu następnych kilku lat w przygodówki i w zasadzie wszystko inne na Big Fishu znika, to znaczy... Są tylko hidden objecty, time managementy gdzieś tam jeszcze w odwodzie, a tak poza tym to już nie ma, czasem jakiś mecz, który się trafi, ale poza tym w zasadzie jest to dominanta na rynku. A potem, tak jak Garnek wspominał, pojawia się konkurencja ze strony Facebooka i gier social, czyli gier, gdzie oprócz tego, że my gramy, to jeszcze wciągamy znajomych. I to jest przykład Farmville i tam macie link do YouTube'a, można to wrzucić. Okay. Czyli znowu gra niby time management, w zasadzie zarządzamy sobie naszym ogródkiem, musimy wracać do tego ogródka, bo inaczej nam marchewki zwiędną, a żeby nie zwiędły, jak dobrze pamiętam, to można tam, tak? Ja jeszcze dorzucę do tego, co mówiłeś, że Big stoi kopami. Rzeczywiście on się już na tyle
jakby nawet w percepcji klientów bitwiszowych połączył z tą mechaniką, że ja pamiętam, jak Another Case Solved miał wersję bitwiszową, która tam pojawiła się i zniknęła. To było takie plum i nic. Pies ze złamaną nogą. A na mobilce sobie radził bardzo dobrze. Inne oczekiwania ludzi po prostu. Mimo, że teoretycznie też była historia, zagadki, ale nie takie zagadki. Nie było tam hidden objectów i tak jakoś zupełnie się odbiło od tych ludzi, którzy tam to kupują. Akurat z Another Case Solved'em chyba jest tak, że Big Fish, widząc co się dzieje na mobilach, czyli free-to-play'e, próbował wejść na free-to-play'e, ale to było coś, co nie miało dużych szans powodzenia. W czasach świetności Big Fish miał 30 milionów unikatowych użytkowników miesięcznie. No. To znaczy, jakby w tamtym czasie Steam miał pewnie z 5, nie? A no. Big Fish miał 30 milionów ludzi, to po prostu była gigantyczna moc. Znaczy, no. Ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było jakoś tak, że w pierwsze 11 dni Fix Etapa pobrało 250 tysięcy ludzi. I tam ileś do 100% kupiło tę grę po pobraniu, bo to jest ważny element. Big Fish sprzedawał gry premium. I te gry działały w takim trybie, że przez pierwszą godzinę zegarową grania grało się po prostu za darmo. Ściągało się grę i grało się za darmo, a potem po godzinie wóz albo przewóz. Kupujesz grę albo nie kupujesz. To twoja decyzja na podstawie tego, co zagrałeś. Czyli chyba najbardziej uczciwy mechanizm sprzedażowy. Wystarczyło zrobić dobrą godzinę gry, a potem to już wiesz. No, myślę, że to dosyć specyficzny sposób, rzadko spotykany, to znaczy nadal były komentarze, nadal były fora i taki patent by nie przeszedł. Oczywiście warto poświęcić dużo czasu na to, żeby ta pierwsza godzina była jak najlepsza, ale to nie znaczy, że to po prostu potem to już można na samych kwadratach pojechać, nie? Dobrze. Więc Big Fish, widząc zmiany na rynku, próbował wchodzić w jakieś takie rzeczy free-to-playowe, mając 30 milionów ludzi, no niestety na jednym free-to-playu może jeszcze coś się da zrobić, jeśli ludzie zainstalują i pograją, ale to w zasadzie krótko, nie? Nie zrobisz co miesiąc nowego free-to-playa, bo się skanibalizuje, jeśli by w zasadzie to wykonali. No właśnie, bo free-to-playe się utrzymują dlatego, że one po prostu są utrzymywane przez rok, dwa, trzy, zależy ile żrą. I to jest raczej update co miesiąc, nawet szybciej niż gra co miesiąc, nie? To jest zupełnie dokładnie tak. Ta filozofia. No tak, a Big Fish jakby przejął rynek casuali portalowych, po prostu wykosił konkurencję na wiele różnych sposobów, bardzo zresztą dobrych. To znaczy dawał bardzo wysokie tantiemy w postaci 40%, a inni potrafili dać 20% tantiem albo i 15%. Dostarczał ludzi, którzy grali w te gry, dostarczał mechanizmy, miał fantastyczny customer support. Klienci faktycznie mogli do nich zadzwonić i mieli tam po prostu sztab ludzi, który rozwiązywał problemy. Ludzi, którzy wymagali, żeby gry działały w rozdzielczości 1024x768 na PC-cie. Ludzie, którzy nie wiedzieli, co to jest ten RAM i tam na forach można było poczytać sobie, jak te babki rozmawiają. Ha, moje te gry słabo działały, ale tutaj mój wnuk przyszedł i on mi kupił takie coś, co się nazywa RAM i on to włożył i teraz jest świetnie. No widzisz. Taka magia, nie? Co się stało? Nie, kupcie sobie RAM, naprawdę, kupcie sobie, dziewczyny. No ale właśnie świat się toczy, nie stoi w miejscu, wchodzi Facebook, gry social teraz, prawda, możemy koleżankę zaprosić do tego, żeby razem z nami ten ogródek pieliła, możemy się pochwalić, to jest bardzo ważne. Możemy się innym pochwalić, jaki mamy fantastyczny ogródek. No i wybucha Facebook, gry social, wszyscy chcą robić gry social. Na rynku premium casual na Big Fish robi się fajnie, bo się robi pusto, bo wszyscy poszli na Facebooka zbankrutować. Naprawdę bardzo dobry okres. Nie było deweloperów po prostu. Nie było deweloperów. Najbardziej chyba szalone imprezy w Kijowie na Casual Connectie, gdzie po prostu portale starały się znaleźć deweloperów, którzy będą dla nich gry robili, bo nie było, bo wszyscy robili facebookowe socialówki. No i wchodzą mobile. No i mobile to jest taki właśnie gwóźdź do trumny trochę. Big Fish, znaczy Big Fish też na mobile wszedł, ale już nie tak udanie. Na mobilach są lepsi wydawcy niż Big Fish. No i w ogóle mobile stoją free-to-playem. Pojawia się Candy Crush Saga firmy King.com, która, co ciekawe, ja pamiętam z 2009 roku, oni robili wtedy takie dziwne gry flashowe, które polegały na tym, żeby ze sobą rywalizować.
I nigdy do końca nie zrozumiałem, o co im chodziło w tych grach i chyba gracze też nie do końca rozumieli, co w tych grach chodzi. Ale Candy Crush Saga najpierw na Facebooku, a potem na mobilach okazały się mega hitami. Kapitalizacja tej gry to jest jakaś absurdalna, tam jakieś miliardy dolarów chyba wiesz, ostatnio tam dali za Kinga, nie? No, wiesz, ale oni też przez pewien czas mieli taki świetny patent, jakby, który przypuszczam też pomógł im utrzymać tych użytkowników, że i na mobilu i na fejsie była ta sama gra, nie? W sensie stan gry ci się przenosił. Czyli więc cross-platform i to taki, gdzie nie ma go w hardkorowych grach zupełnie. Tak, bo gdzieś tam wiesz, tylko że oni tam płacą jakieś, przypuszczam, zarabiają babiliardy, ale babiliony za serwery pewno płacą, nie? Więc wiesz, ale zadziałało, no bo wtedy to było super, bo wiesz, grałeś sobie w autobusie, przychodziłeś do pracy, no i nie będziesz grał i na pracowałeś, nie? Siedzisz przy komputerze, masz podstawnego Facebooka w drugim okienku. Nie, żebym tak kiedykolwiek robił, ale wiesz. Było sobie wyobrażasz sobie, że tak mogło się dziać? Tak sobie wyobrażam, nie? Kolega mi opowiada. No. Dobrze. I dochodzimy dalej do punktu H i I. Ja tutaj zostawię to wam. W zasadzie już mobile mogę wam zostawić, tak? Bo ja co prawda gry robię na mobile też i mobile są dla nas w tej chwili głównym źródłem przychodów. Gry premium na mobilach, my tam chyba, jeśli nas kwalifikują w ogóle do gier premium, bo nadal model jest ten sam, czyli Eventide'a jedynkę czy dwójkę ściąga się za darmo, a potem sobie można zagrać, jak się komuś spodobało, albo nie zagrać, jak się nie spodobało, to już decyzja graczy. Oczywiście my tam mamy swoje sposoby, żeby graczy zachęcić, są cliffhangery i inne takie elementy, ale to później. A mobile stoją free-to-playami, czyli 97% przychodów Apple'a to z gier free-to-playowych, nie? To trochę smutne. Trochę fajne, trochę smutne. No to Garnek, opowiedz o tych mobilach i to tam casuale. Krótka historia casuale na mobilach. To jest takie coś, że to jak pamiętam 6 lat temu, żeśmy no to ponad 6 lat temu, 5, no whatever, ileś lat temu, bardzo dużo lat temu. Jak żeśmy dawno temu zaczynali robić PuzzleCrafta, to wtedy to jeszcze były gry premium, więc żeśmy zaczęli robić PuzzleCrafta jako grę premium. Po drodze ktoś tam nam powiedział, ej, może doszliście do niego mikropłatności. No, żeśmy wymyślili jakieś mikropłatności, żeśmy je tam dołożyli, ale tak bez przekonania, bo to miała być gra premium, mimo że tam była zbieranie klutuszków. Ale w międzyczasie, przez te pół roku produkcji już się tak zmienił rynek, że wypuściliśmy go, wiesz, wtedy został wypuszczony za 2 dolce z tymi mikropłatnościami i tam coś sobie zarobił. Doszliśmy do wniosku, że to była katastrofa i włączyliśmy go za darmo. No i wtedy to po prostu oj, tyle kasy przyjechało, że hej. Bo gdzieś tam się po drodze zmienił rynek. No i od tamtego czasu to w zasadzie jedyny sposób na mobilkach, żeby dotrzeć z tego typu grą, to jest, żeby ją puścić za darmo, nie? Bo wtedy każdy sobie może ściągnąć i tam powiedzmy, jak ci 1 czy 0,5% zapłaci, no ale jak któryś z nich ci zapłaci kilkaset dolców, no to jakoś to tam, wiesz, wychodzi na swoje. Ale teraz tak samo jak ja pamiętam ten moment, kiedy tam przestałem się tym zajmować, to już było takie rozwarstwienie, że gdzieś u góry są znowu, wiesz, olbrzymie firmy, które wjeżdżają z tirami kasy i mają tak naprawdę po prostu mechanizmy do monetyzacji, mają swoje serwery, mają bardzo dobrze zrobione gry, ale one w sumie no, służą trochę graniu, są przyjemne i fajne, ale od któregoś momentu też służą głównie płaceniu. No i gdzieś tam po drodze jest taka szara strefa gier, które są do ściągnięcia za darmo. Może trochę nawet twoje gry się tam łapią, nie? Że są do ściągnięcia za darmo i ty możesz w nich wydać jakąś ilość pieniędzy, ale to nie są takie wiecznie żywe, wiecznie utrzymywane z dużym mechanizmem analitycznym free-to-playe, takie ten. I gdzieś tam są gry premium, które się pojawiają i niektóre z nich zarabiają, no bo wiesz, to są ciekawe, nie? Ale głównie no, to jest taki właśnie bardzo casualowy rynek. I tak jak tu jest można wypisane właśnie Candy Crush'e czy coś takiego, no to są takie rzeczy, które mają swoje formuły, nie? Wszystkie sagi, czyli wszystkie łączę klocki, zbieram klocki, tam są levele i o tym może dłużej później pogadamy. No i to jest jakiś jeden duży kawałek
o którym ja coś znam. No i są też pewno wszystkie takie spinery, jak i tutaj przekazuję Krzyśkowi. Jak Social Casino? No. Znaczy, tutaj to jest sprawa taka, że tych gier kasynowych, tych firm kasynowych jest dużo, bo generalnie trzeba pamiętać o tym, że Social Casino to są wszystkie, to są tak naprawdę gry freemium, gry casualowe, ale freemium. Przynajmniej te wszystkie, które ja znam. Na początku było tak, że ludzie lubili sobie pokręcić kółeczkiem, czyli po prostu pograć w jednorękiego bandytę. Innym razem lubili sobie pograć w blackjacka, czy też jakiegoś pokera. Gdzie w zasadzie, jak się spojrzy nawet wstecz, no było te Commodore i tak dalej, i tam się grało w pokera też, tak, jakiegoś tam rozbieranego nawet, jak się dało. Ale to się takie rzeczy się grało kiedyś. Potem na mobilkach też można było sobie pograć w tego typu rzeczy. A następnie przy jakichś pokerowych rzeczach tym podobne, Apple zrobiło bana na wszystkie rzeczy stricte hazardowe, czyli gdzieś, gdzie wkładasz pieniądze, możesz pieniądze wyciągnąć. No i stąd się wzięło to, że gry kasynowe tak naprawdę są typowymi freemiumami, czyli możesz sobie pograć, nie wydając pieniędzy, czyli po prostu oglądając reklamy, znowu typowe freemium, ale pojawił się właśnie w tych grach, które były standalone, pojawiła się taka luka w postaci właśnie tego social, tej części socjalnej, która idealnie działa w Facebooku, czyli po prostu wygrywam, mogę się pochwalić znajomymi, znaczy ze znajomymi, mogę ich wciągnąć do tej gry, dzięki czemu ten rynek zrobił się bardzo duży. Ten rynek jest cholernie trudny, bo jest bardzo ciężko pozyskać graczy, ale jeśli się już uda i to zażre, to jest to dobre, fajne, tylko trzeba znowu, to co ty mówiłeś, Artur, że po prostu robisz grę i ją raz wypuszczasz, robisz parę update'ów, ucinasz. Tutaj się tak nie da. Tutaj update jest co miesiąc, co półtorej miesiąca, na wszystkie możliwe tytuły, wkładasz tam różne mechaniki, różne logiki, patrzysz, jak to się zachowuje, no i cały czas to analiza. I takie czasami mam wrażenie, że 90% to jest analiza tego, co wiemy po prostu. No. Czyli w sumie to jest też takie coś, że od strony graczy to jest w sumie casualowe, bo to jest bardzo proste, nie? Oni przychodzą, tak, i albo se zbierają klocki, albo u ciebie se kręcą kółkiem, ale od strony dostarczenia tej rozrywki graczowi to jest bardzo skomplikowane. To jest jak prowadzenie własnego firmy w firmie, to znaczy ty wypuszczając grę tworzysz jakiś rynek, ale potem musisz na tym rynku działać, nie? Dostarczać nowe produkty, reklamować, zaciągać, dawać promocje, obserwować, co się ludziom podoba, czyli w sumie, wiesz, taka gra jest, dla gracza jest prostą rozrywką, ale dla twórcy jest całym takim ekosystemem ekonomicznym, który on tworzy i musi utrzymywać później, żeby to się... Tak, jak najbardziej. Wiesz, jak spojrzysz sobie akurat na nasz tutaj flagowy tytuł, czyli Huge Casino, z tej gry, która wchodziła kiedyś, która jest, a teraz jest teraz, to nie jest ewolucja, to jest rewolucja, jak się porówna te dwa tytuły teraz. Mnóstwo rzeczy doszło, mnóstwo rzeczy wypadło. Jest bardzo mocna właśnie ta część socjalna, tak? Czyli tworzysz sobie tam grupy, które lubią grać, wzywają się do stołu, grają czy w ruletkę, czy w coś takiego. Gdzie znowu nie wkładają w to żadnych pieniędzy, bo po prostu sobie oglądają reklamy, zyskują w ten sposób. No ale to jest ten element właśnie socjalny. Ej, włącz kompa, czy tam weź telefon, włącz trochę sobie pogramy, bo chciałbym z tobą pograć, albo z tobą podyskutować. I to działa, bo to jest nie tylko takie samo, to nie jest tylko wzywanie przez firmę graczy, przyciąganie z powrotem do gry, ale też między sobą ludzie, między taka jest interakcja. Tak samo jak mieliśmy tytuł wcześniej, który robiliśmy, który się nazywał Allies in War. To jest gra z gatunku, jak to się nazywało? Budujesz sobie bazę, rozbudowujesz jakieś tam allies, tak, czy tam clans, Clash of Clans? Tak się trochę nazywało. No właśnie. To jest tego typu gra, tak? Tam też jest bardzo duży element socjalny. Samemu się nie da tam Allies grać. Allies Assault było bodajże. Wiesz co? Tam było kilka takich tytułów, ale generalnie chodzi o to, że ten element socjalny bardzo dużą rolę gra, nie? Właśnie w tego typu, tak jak tutaj Social Casino, tak samo w tych Allies in War, tak samo w tytułach, które właśnie wspominaliśmy.
bardzo się to mocno nakręca, a im bardziej jest mobilnie, czyli im więcej ludzi ma komórki, tym jest to fajniejsze, bo to jest gra, którą odpalasz, mhm. grasz sobie chwilę, wyłączasz. Aczkolwiek przy kasynie to troszeczkę trochę więcej czasu zajmuje, no bo jednak chcesz całą rozgrywkę zobaczyć od początku do końca, komuś kibicować i tak dalej. Nie? To jest trochę bardziej zawiłe. To jest, kurczę, no... to nie jest po prostu tylko takie zwykłe kręcenie kółkiem. O. I tutaj już trochę wracamy do tego, czego zacząłeś, że powiedzieli, że casuale to są takie szybkie sesyjki, nie? Mhm. Dlatego, wiesz co? Nie, właśnie dlatego posłuchaj, bo to jest to, co ja mówiłem. My akurat w firmie mamy dwie części jakby. Część offline'owa i część online'owa. I ta część offline'owa jest typowym casualem. Bo a część online'owa już rozumiem jest bardziej dla hardkorowców, tak? Nietypowym casualem. Nie, to jest nietypowym casualem, to jest dla ludzi, którzy lubią czuć się socjalnie, po prostu lubią czuć innych ludzi, że są. Właśnie, bo było pytanie na czacie, słuchajcie, czy któryś z rodzajów gier, gameplayu, jakby sposobu grania jest bardziej doceniany przez target? To było pytanie, a ja jakby sparafrazuję to pytanie, czy może to są po prostu różne targety? Mówię o tym stricte single i tym socjalnym gra. Tak. Ja się spodziewam, że to jest jak z każdym innym rodzajem gier, to znaczy, że są ludzie, którzy wolą grać w World of Tanks i strzelać czołgami, choć zaraz wejdziemy w dyskusję, czy World of Tanks nie jest casualem. Hmm. I wolą strzelać czołgami, czy wolą sobie ściągnąć grę, która ma kampanię z pojedynczym graczem i sobie po prostu w to zagrać. Po prostu no, jedni lubią to, inni lubią co innego i to chyba po prostu są. A ja się cofnę dwa różne rodzaje rozgrywki i podejścia. Ja się cofnę jeszcze z jedną refleksją odnośnie tego wypuszczania co miesiąc update'ów, że to się opłaca deweloperowi, dopóki się opłaca, nie? Ale dla gracza to też ma taki miły efekt uboczny, że jednak z czasem dostaje grę, jeśli nie lepszą, to przynajmniej ciekawszą, nie? Na przykład nawet w takich zamkniętych projektach, jakim był PuzzleCraft 2, bo to w sumie był taki zamknięty projekt, no to moim zdaniem on po pół roku od premiery i po 5 update'ach osiągnął jakby swój najlepszy poziom i stał się grą dużo fajniejszą. I to diametralnie niż ta fajna gra, ja bym dodał jeszcze. Która była w momencie premiery, nie? I to też jednak w reakcji na to, jak gracze grają, więc to też może nie ma dokładnie związku z casualem, bardziej z modelem dystrybucji, ale jest to miły efekt uboczny dla gracza, że w sumie jak gra będzie w porze, to masz taką prawie pewność, że za pół roku będzie bardziej w porze. Czyli jak z grami Telltale, lepiej poczekać, aż się ogarną, tak? No tylko, że w Telltale'ach się nie zmienia, nie? No właśnie. Dochodzą pozostałe 4 epizody zazwyczaj, tak? I wtedy można zacząć grać. Tak, tylko że widzisz, tutaj w grach... Tutaj chodzi mi o to, że sama gra się poprawia po prostu, nie? Mhm. Gra się bardziej zmienia pod gracza. Gra się zmienia, a to jest słowo kluczowe chyba, nie? Bo w typowym retailu to się raczej gra nie zmienia. Wiedźmin się nie zrobi nic tego nizowego, nic się nie zrobi, nie wiem, turówką, tak? Albo nie zrobi się, kurde, nie wiem, shooterem FPP. Śmiem twierdzić, że gra free-to-playowa z biegiem czasu zmienia się głównie pod dewelopera, żeby zarobił na niej pieniądze. A czy to się zmienia pod gracza, to chyba jest trochę efekt uboczny, to znaczy gracz musi się zaangażować w grę, tak? Retention first, ale jakby... Wiesz co? Niekoniecznie retention first, czasami revenue first, nie? Ale trzeba sobie zdawać sprawę, z czego się bierze ta retencja, z czego się bierze revenue, bo bierze się z tego, czy gracz jest zadowolony i to jest podstawa. No. W trend dla widzów retencja, czyli ilu graczy zostaje przy grze, a revenue to ile kasy, nie? Tak, to zostaje. Dokładnie, dziękujemy. Tak, więc ma to spore znaczenie w przypadku gier casualowych, bo fajnie jak jest gracz, który wraca często i chociażby ogląda te reklamy, które przynoszą chociażby te parę groszy. Im jest ich więcej, tym więcej pieniędzy wpada. Ja wam powiem tutaj, co ja miałem dosyć ciekawego, do jakiego stopnia deweloperzy potrafią się posunąć, jeśli chodzi o komunikację z graczami. W tym roku na GDC akurat był taki fajny wykład na temat właśnie utrzymywania kontaktów z klientami i wypowiadali się tam różni ludzie z różnych firm i na przykład jedno to gościu mi powiedział taką fajną rzecz, że jeśli klient raportuje jakiegoś buga, albo na przykład jakąś uwagę i oni ją rozpatrzą pozytywnie, to potem ten gracz dostaje maila, hej, twoja uwaga została uwzględniona, proszę bardzo, wchodzi w tym i w tym buildzie. Przykładowo. Ale też na przykład całkowicie inne podejście,
patrzyli sobie, który gracz wydawał dużo pieniędzy. I się okazało, że jakaś tam pani w jakichś tam grach typu farmwillowych i tak dalej wydawała dużo pieniędzy, w związku z czym dostała prywatnego opiekuna, który w ramach pracy miał się z tą panią kontaktować, rozmawiać, na urodziny wysłać kwiaty, czekoladki i tak dalej. W grach casualowych, tak? W grach hardkorowych, no nikt raczej czegoś takiego nie zrobi. I to było dla mnie takie duże, o kurde, tak też się w sumie da, nie? To jest takie dosyć ciekawe. Bo w grach hardkorowych zwykle, nawet jak zapłacisz 250 zł za grę na PS4 raz, zapłacisz raz, a w grze casualowej możesz wydawać po parę tysięcy dolarów miesięcznie. Tak, się zgadza. Dla free to playowej, nie zapędzać. No tak, ale teraz jest bardzo niedużo z twoim szlachetnym na przykład wyjątkiem gier casualowych, które są takie płatne, w takim 100% płatnym modelu, nie? Znaczy, zdaje się, że to można rozszerzyć też na gry hardkorowe, bo jednak, jak dobrze pamiętam, na Steamie pierwsze dwa miejsca, jeśli chodzi o przychody, to Dota 2 z Counter-Strike Global Offensive albo na odwrót, tak? Więc to jakby cały rynek tak wygląda, że... Czy to casual... ilościowo jednak gry PC-owe i takie AAA, to jednak w większości są raz płacisz. Znaczy prawdopodobnie, nie wiem, czy... Nie o ilość produktów, nie o ilość nie wiem, graczy. Nie? Szczerze nie wiem. Za to prawdopodobnie ciężej zrobić casuala premium i na nim zarobić, niż AAA premium i na nim zarobić, tak? Że w sensie AAA premium jednak są powszechne nadal, tak? Czy one ilościowo, zwłaszcza w Azji, są częstsze niż free-to-play, to nie byłbym taki pewien, ale tak, dobrze. Chyba o to chodziło. Dobrze. Punkt trzeci, podpunkt i Skyforce. No ja się tak pozwoliłem sobie wkleić, bo to mi się podoba. Głos, bo ja myślę, że to nie jest... Wrzućcie filmik, poproszę. Dobra, już poproszę. To jest z któregoś tam levelu taki wrzucony filmik. Aha. Pytanie, czy to jest gra casualowa. No właśnie, jak sobie zdefiniujemy, nie? Jak ja mówię, że to ma być... Dla mnie jest gra casualowa, to jest gra, którą sobie odpalam, pogram, wyłączam i nie czuję presji, żeby ją włączyć. To akurat Skyforce na poziomach początkowych u mnie nie powodował konieczności powrotu. Aczkolwiek w momencie, kiedy się pojawiło coś takiego jak high score i tutaj współzawodnictwo z innymi, to już była chęć powrotu. No i krótko mówiąc, puszczenia w pierdzielu komuś, to jest wyżej, nie? Więc pytanie, czy to się nie zmieniło z gry casualowej w grę nie casualową? Wiesz, ja jestem akurat w Skyforce na etapie takiego kompulsywnego dokańczania. Już mam w pełni rozwinięty samolot, muszę ostatnie medale już to zebrać po prostu i już ta już gra mnie bardziej boli niż sprawia przyjemność, po prostu muszę to dokończyć. Jestem tak blisko, nie? Ale dla mnie ona w ogóle nie jest casualowa. Ale to dlatego, że jak żeśmy ustalili, ja uważam, że casualowo i zależy od fantazji. A fantazja Skyforce dla mnie jest bardziej hardkorowa niż casualowa, ale to jest moja prywatna definicja i nie narzucam jej nikomu. Z wyjątkiem widzów. Was chcę przekonać. Fajny ten Skyforce, nie widziałem go jeszcze. Co? No przepraszam. Tak się gra. Przyjemny casualik, nie? Tak, taki casualik, tak dokładnie. Kolorowy. To co, przechodzimy do czwartego, czyli konkretne mechaniki? No można. Bo też nie chcę lecieć do piątej nad ranem, nie? No więc właśnie. Tak mogli... Widzowie pewnie by chcieli, ale... Znaczy możemy spróbować wstawić tutaj jakiś szybkie Q&A, jeśli widzowie mają jakieś pytania, a rzucić trochę mięsem. Dobra, ale niniejszym możemy uznać, że wstęp zaczynamy kończyć, a potem... Nieźle nam idzie. Macie pytania, to zadawajcie, a ja bym zaczął. Ja bym zaczął, ja wam przerwę, jak będzie jakieś fajne pytanie. Dobrze. Dobra. To teraz będzie dużo obrazków i linków. A to co, do hopy przechodzimy? No rozumiem, że tak. Dobrze. Chyba, że są pytania. Dodajmy parę chwil. O, coś się pojawia. Zarok, kontrowersyjne pytanie. Słyszał historię o tym, że ludzie bankrutowali grając w casualowe free to play. Czy zdarzyło się komuś z was, żeby gracz zbankrutował, bo czyż o tym wiecie? Tak to znaczy, moje gry są w granicach tam od
5 do 15 dolarów, więc raczej nie. Aczkolwiek znajomy pracujący u wydawcy w Niemczech powiedział, że widzieli, znaczy obserwują tendencję taką, że na początku miesiąca, kiedy pójdą wypłaty, to skacze im przychód. To znaczy ludzie dostają pieniądze i wydają je na ich free to play, więc coś w tym być może jest, ale to chyba nie jest problem gier per se. Puzzle Crafty i Another Case Solved to były gry zamknięte, w sensie one tam miały, były do zagrania po prostu i to ci, mimo że zajmowało dużo czasu, to to nie była taka gra, nie były takie gry wiecznie żywe, więc też ilość kasy, którą dało się tam wydać, była raczej ograniczona. I co prawda zdarzali się ludzie, którzy wydawali... Ale mogłeś monety, korony kupować, chyba mogłeś to. Tak, tak, tylko że chodzi o to, że w którymś momencie po prostu tam się kończyło się to, w co masz grać, nie było już kolejnej planszy. Już zrobiłeś wszystko, co mogłeś i potem już w sumie nie było presji na wydawanie. W sensie one w ogóle były tak zbalansowane, że tam ta presja, ona nie była silna. Teraz była taka zachęta, a mimo wszystko byli ludzie, którzy tam wydawali po kilkaset dolców, co nas strasznie dziwiło, bo nie sądziliśmy, że tam jest tyle miejsca, no ale tak było, nie? Co prawda to był ułamek procenta, czy nawet promila wszystkich graczy, ale... Chociaż nie sądzę, żeby ktoś zbankrutował, bo to zupełnie nie ta liga, nie? To pewnie teraz ja. Nie znam żadnego bankruta. Nie znamy takiej sytuacji, żeby ktoś zbankrutował, zwłaszcza, że nasze gry są tak zbalansowane, że w zasadzie kupować nie trzeba. I w momencie, kiedy człowiek dokona nawet takiego gigantycznego jakiegoś ajapa, to też nie jest... In-app purchase. Tak, tak, zakup w grze po prostu. To nie jest coś, co zabija portfel i nie pozwala przetrwać do pierwszego, krótko mówiąc. Nie pamiętam, jaki teraz jest aktualnie najwyższy ajap w tych naszych tytułach, ale nawet jeśli to jest powiedzmy $200, to dla Amerykanów nie jest to jakiś specjalny killer, a pozwala grać bardzo, bardzo, bardzo długo po prostu. Nie? I tyle. Dobrze, miejmy jeszcze jedną rzecz z głowy, bo już któryś raz TheLow.pl wrzuca to pytanie na czata, licząc, że w końcu o nim powiem. On myśli, że to jest niemożliwe, żeby wam kiedykolwiek o uszy się obiło, że zdarza się, że niektórzy o casualach mówią gracze gorszego sortu albo nieprawdziwi gracze. Zdementujmy. Na pewno wiemy, że tak się mówi, ale gdyby to była prawda, to pewnie byście tych gier nie robili. Ale to mój wstęp, ale niech widzowie wiedzą, Jak mieliśmy przerwę techniczną, że właśnie jest taki stereotyp, że to nie są takie, wiesz, prawdziwe gry. Tylko my się nie zgadzamy. Pytanie jest o graczy w ogóle, tak? A o graczach to oczywiście, a właśnie my to rozciągnęliśmy do tego, że i o twórcach takich gier, czy o samych grach. Właśnie, że ciapciaki jesteś. To są gry gorszego sortu, tak. To takie pitu-pitu, tak? No, nam trzeba wrzucić parę obrazków i się gra. I się gra, tak. Ja nie powiem też tak, to się po jakimś czasie może znudzić zrobienie, nie? Ja kiedyś robiłem gry bardzo triplejowe, potem przez jakiś czas robiłem casuale, teraz wróciłem bardziej do takich raczej hardkorowych rzeczy niż casualowych, ale to raczej wydaje mi się kwestia, jak długo się coś robi, niż wartościowania względem siebie, nie? Bo bardzo przyjemnie mi się pracowało nad puzzlecraftami czy tam ACS-ami. To były strasznie fajne rzeczy. Dobra. Mhm. Dobra, możemy jechać dalej, chłopaki, na razie czysto. Mhm. Dobrze, czyli gdzieś to już padło w audycji, że casuale to są takie easy to learn, hard to master, czyli gry, które da się łatwo opanować, jaka tam jest mechanika, jak się w nie gra, ale żeby być mistrzem w tę mechanikę, to już niekoniecznie jest tak prosto. Ja to strawersowałem do sounds easy, hard to master, czyli jak się te gry w zasadzie robi i to jest to, o czym Garnek teraz też wspominał. Więc jak się okazuje, dogodzić casualowemu graczowi łatwo nie jest, bo to dosyć specyficzna klientela i co więcej, mam wrażenie, że twórcy AAA, zwłaszcza premium, gdzie sprzedaż głównie robi marketing, mogliby się dużo nauczyć, gdyby próbowali kiedyś sobie w ramach testu zrobić takiego casuala, jeszcze spróbować go sprzedać i znaleźć klientów na to. Tak, kurczę, jest prawdą. Zgadzam się z tobą. Znaczy, nawet śmiem twierdzić, że nasze dobro narodowe z takim sterowaniem, jak miało w trzeciej części, to by po prostu umarło w modelu free-to-playowym czy modelu try before you buy, prawda? To jest
Wiesz co, bo to jest chyba trochę tak, że gry casualowe, ponieważ tam jest bardzo szeroka baza ludzi, którzy grają, w sensie praktycznie ktokolwiek może grać, to oni nie mają, część z nich nie ma jakichś przyzwyczajeń albo nie wie, jakie gry powinny być, więc albo coś łykają, albo nie. Albo im się podoba, albo nie. Albo rozumieją, albo nie. Albo da się w to grać, albo nie. A tacy gracze AAA, to oni są już nauczeni, jak wygląda shooter, jak wygląda RPG, jak wygląda platformówka. Już wiedzą, co dostaną, czego nie dostaną. I już wydali te pieniądze, to se grają. To są tacy, wiesz, grzeczni gracze. A tacy casualowi, no to po prostu, wiesz, no dlaczego oni mają się przejmować tym, jaka to jest granie. Oni nie grali w inne gry i tutaj coś im działa albo nie działa. Jak nie działa, to napiszą, nie? I tak, tyle. Nie działa, głupia gra, jedna gwiazdka, bam. Z tym niegraniem to akurat nie jest tak prosto, bo w przypadku hop to taki trochę trend. Jak się zdecentralizowana. To też jest ciekawe pod kątem tego, jak te gry są odbierane przez graczy. Nasze gry są testowane, zanim my je wypuścimy na rynek. To znaczy my dostarczamy takie demo gry i one są testowane na kilkuset ludziach. To wprowadził Big Fish, to też było rewolucją właśnie taką Big Fishową. I gracze oceniają sobie, tak, Big Fish Babesy to oceniają i masz 400 Big Fish Babesów, które dostają grę, która jest nieskończona i one mają ją ocenić. I tam jest kilkanaście punktów, to jest jakość grafiki, jakość tutoriala, jakość gameplayu, ogólna jakość, przyjemność z grania. Bardzo ważny punkt, likelihood to buy, czyli jak bardzo kupiłbyś tę grę. To wszystko jest zbierane do kupy, są średnie ważone i musi dla gry wyjść powiedzmy powyżej 4,25 na 5. Czyli przekładając na Metacriticsa, to jest jakieś 85 i więcej na Metacriticsie. I to są gry, które przechodzą jakby dalej jako no, Collector's ja Edition, powiem, czy generalnie gry, które będą promowane. Przy Another Case Solved to też parę z tych testerek Big Fisha grało i miałem okazję obejrzeć taki parę 45-minutowych filmików z tego, jak grają w początek Another Case Solved. A to jeszcze wcześniejszy etap jest. I to była straszliwie pouczająca rzecz. W sensie bardzo, bardzo bardzo pouczająca. Tak żeśmy się wtedy patrzyli i tak nie, no przecież to jest proste. Ale widzimy, że coś od tego dnia i tak to może jednak nie było proste, nie? Chyba to musimy zrobić inaczej. I kurde, wiesz, niby casualowy gracz, ale patrząc na to, na co zwraca uwagę taki gracz teoretycznie niewymagający, to można bardzo dużo w grze poprawić. Tak uczytelnić, bo moim zdaniem to są zmiany na lepsze dla gry, nie? Ja lubię gry, jakby jak każda jakaś zmiana powoduje, że więcej osób się grą zainteresuje, będzie mnie z niej przyjemność, to dla mnie prywatnie to jest raczej zmiana na dobre w danej grze. Zgadza się i to chyba taki istotny trend, który się pojawił w hopach, które są teraz niby przygodówkami. Aczkolwiek miały taką ścieżkę, że wychodziły z prostego Hidden Objecta. Hidden Object w tej chwili to jest tylko jeden rodzaj minigierki w tej grze. To w ogóle nie jest nawet jakaś absolutnie podstawowa mechanika samej gry. Jest to absolutnie wymagane. Kilka razy już miałem takie podejście, dobrze, usuńmy Hidden Objecty z hopy, ale za to się dostaje po głowie od klientek. Za to w porównaniu do takich przygodówek jak Monkey Island, czy jak Tajemnica Statuetki, czy jak The Longest Journey, które ja bardzo lubię, to duża różnica jest taka, że tam nie ma na przykład namolnego pixel huntingu, to znaczy musimy czegoś szukać, ale to tam jest. No bo moim zdaniem te przygodówki, które wymieniłeś, one broń Boże nie są casualowe. Monkey nie. Island to jest duży hardcore po prostu. Świetna gra, ale to jest tylko dla ludzi, którzy... I tajemnica statuatki z polowaniem na, tak jak mówiłeś, na pojedyncze piksele, to był koszmar. Tak, ta moneta na plaży, nie? Tak. Więc, ale te gry tak naprawdę, te stare przygodówki, one były hardkorowe przez upierdliwość.
Nie przez to, że to był dobry design i ciężka zagadka, tylko przez to, że nie wiadomo było, co tam zrobić. Po prostu to był jakiś koszmar. Znaczy, to był koszmar designerski w ogóle, co tam zostało stworzone. No tak. Wydaje mi się, że hopy przynajmniej tak jak. Bo czasami sobie pogrywałem, nie? Tak troszkę. Dirty pleasure. Tam rzeczy są. Zawsze jest jasne, co masz zrobić. W sensie. Prędzej czy później to zrobisz, to tam te zagadki są może trochę bardziej abstrakcyjne, no bo ja tutaj muszę gdzieś znaleźć w jakiejś szklarni jakieś grabie zawieszony, wiesz, krawat na drzewie czy coś takiego, a potem połączyć jakieś klocki z czymś i tam poprzekręcać jakieś pokrętła, ale to zawsze jest takie czytelne po prostu tam. Przychodzisz, wiesz, co masz robić i to robisz. Udaje ci się albo nie, zajmie ci więcej albo mniej czasu, ale ten, a I to jest też taka trochę casualowość, że to jest po prostu czytelne. No bo ten gatunek wyewoluował w tej chwili do takiego etapu, na którym już nikomu nie przyjdzie do głowy wkładanie zagadki pluj na kontakt na ścianie, żeby flegma ściekała szerokim strumieniem, tylko no faktycznie szklarnia, to są rzeczy, które zupełnie inny target. I to jest... Co mówisz? Bo przecież... Chyba, że gadamy głupoty. Kurde. Gadamy głupoty? Nie, tylko że ty chyba naprawdę masz garnek te 5 godzin, także w ogóle dla mnie bomba. Dobrze, więc jakby od strony goals clarity, jakby jasności celu gracza i celu gry, to też jest bardzo istotna zmiana, że w tych grach faktycznie wiadomo, co ty graczu masz osiągnąć, ale to jest taki trend, który się pojawia tak naprawdę we wszystkich grach. To znaczy, jak ja grałem w The Last of Us, to ja wiedziałem, dokąd ja mam iść, co ja mam zrobić. Jak grałem w Tomb Raidera, to czegoś straszliwie nie lubię i nikt nie wymyślił na razie niczego lepszego, ale to mam pomalowane półki skalne, po których ja mogę skakać, w przeciwieństwie do niepomalowanych na biało, tych, po których skakać nie mogę. Jak skoczę, to spadnę w przepaść. Jak gdzieś tam się wychylam na padzie na prawo i mogę skoczyć, to czy to Lara, czy Ethan Drake robią taki gest, że dadzą radę skoczyć, a jak się nie wychylają, to ja wiem, że nie mam co skakać, bo znowu spadnę w przepaść, tak? Więc określane to casualizacją gier hardkorowych tak naprawdę to jest wyklarowanie graczowi, co on w zasadzie ma zrobić, bo to nie jest rola gracza, żeby on wymyślił, co designer miał na myśli gdzieś tam. Nie jest zgłębić. Podoba ci się co? Podoba ci się, że trzeba tak rozkminiać, co designer miał na myśli, czy że jest to uproszczenie? Nie, to jest czytelniej, bo wiesz, bo w normalnym świecie, w sensie, zwłaszcza w grach, które trochę symulują świat, tak jak, znaczy w sensie są realistyczne, tak wizualnie, jak na przykład Lara Croft, no bo ona niewizualnie nie jest realistyczna, ale chodzi o to, że w zwykłym świecie ja mam mnóstwo informacji jako człowiek, czy ja przeskoczę, czy nie przeskoczę, takich, których nie wsadzisz do gry, ale ja nie skaczę w prawdziwym świecie gdzieś, gdzie ja wiem, że nie skoczę, nie? Bo bym się zabił. I taka Lara, która się na tym zna, też powinna wiedzieć, gdzie skoczy, gdzie nie skoczy, więc ja lubię rozkminiać jakby takie rzeczy w świecie gry, ale nie lubię walczyć z interfejsem, nawet jeśli tym interfejsem jest zachowanie postaci, więc mnie takie uczytelnianie to się bardzo podoba jako graczowi. Znaczy ja ci powiem, ja mam trochę inne podejście, bo ja bym chciał podejść do takiej przepaści, zobaczyć, dobra, skoczę, bo to ja jestem graczem, ja powinienem ocenić, czy dam radę i skaczę. No kurna, nie dałem rady, no to się robi restart od pewnego momentu, tak? To już wiem, że w tym miejscu tak nie mogę skoczyć. Bo też mówisz, że w grach czasami jest dość arbitralne, w sensie te same rzeczy są czasami, zależnie od level designu, czy od potrzeby, raz ci się uda, raz ci się nie uda, w sensie to no, nie jest takie... Czyli skopany design. Tak. No, tak. No, więc to tak, bardziej o to chodzi, tak? W takiej sytuacji... Wiesz, wolę, żeby mi gra powiedziała, słuchaj, tu se nie skacz, bo się zabijesz. No kurde, to... starzejemy się, to nie jest fajne. Kiedyś było fajnie, kiedyś się próbowało 50 razy. No ja pamiętam, jak grałem sobie w syndykata. Nie, mieszkaliśmy w zrolowanej gazecie na środku ulicy i nikt nie narzekał, ale wiesz. No ja wiem, ale wiesz, chodzi mi też o to, że brałem Syndicate, tak, grałem w tą grę, przegrywałem level, przechodziłem 5-10 razy, żeby sprawdzić, a nie kurczę, dochodzę do narożnika, gość mi kiwa, że tu nie mogę wyjść, bo zaraz zginę. No, hello. To trochę nie w tę stronę, nie? Ta casualizacja trochę czasami jest za duża. Nawet podam taki jeden tytuł, takie tam miało 1942, bodajże w tytule coś takiego. No. Takich samolotach, nie? Mm-hmm. Takie one button game to się już zostało nazwane. Mi się przypomniało, jak patrzyliśmy na tego Skyforce'a właśnie. No, wiesz, gra odpalam na
chyba na 360, odpalam grę, w której po prostu wystarczy trzymać przycisk jeden, który sam mnie naprowadza na przeciwnika i go rozwala. I potem kolejny, kolejny, kolejny. Okej, gdzie jest fan? Tak? To jest zbyt duża casualizacja. No to jest subiektywne oczywiście. No właśnie. No dla mnie, oczywiście, że dla mnie. Ale masz tryb hard, który możesz zagrać też? To znaczy w tej grze, o której ja myślę, we wszystkich trybach jest dokładnie to samo. Aha. Czyli dokładnie przy pomocy jednego przycisku można przejść całą grę. Okej, okay, to ciekawe, bo w naszych hopach nie dość, że są trzy tryby zdefiniowane przez nas, to jeszcze jest tryb custom i sobie można tam podobierać. Na przykład jak często, czy w ogóle ci się hint ładuje, nie? Mhm. Ale jakby kwestia designu. Garnek wcześniej spotykał o tym, że grywa w hopy i tam szuka krawatów na drzewach. Ja śmiem twierdzić, że to są stare hopy, zagraj w jakieś nowsze. Prawdę powiedziawszy, bo to już było parę lat temu. Czekajcie, uwaga techniczna, Garnek, bo jak ty zaczynasz mówić, to twój komputer musi wykryć, że się przełącza z głośników na mikrofon. Czy ty masz opcję, żeby słuchawki założyć, czy nie? Absolutnie nie mam. Nie mam słuchawek. Dobrze, to musimy uważać, że Garnek jak zaczyna mówić, to musisz powiedzieć coś i po 3 sekundach powtórzyć, bo wtedy dopiero twój komputer wie, że mówisz. Okej. Okay. Dobrze. Ja wrzucam kod do Eventide'a Slavic Fable na Androida z Google Play, jakby ktoś chciał zagrać. Znaczy, kto pierwszy, ten lepszy. Dokładnie. I można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ja potem będę pokazywał jakieś fragmenty z tej gry. Tak czy siak, my unikamy w naszych grach takiego, i w ogóle w grach się teraz unika takiego junkyarda, takiego śmietnika, że rzeczy leczą kompletnie bez sensu i w ogóle do niczego, nie wiadomo skąd się wzięły. To się czasem pojawia nam w Eventide'zie, właśnie ludzie marudzili, że nie ma takich zagadek, że rzeczywiście trzeba przeszukać śmietnik i tam wydobyć nie wiadomo co i nie wiadomo po co. Ale nasze gry są jakby robione z myślą o tym, żeby miały sens i żeby każdy przedmiot praktycznie, który znajdziemy, miał jakąś swoją taką mikrohistorię. Żeby było jakieś uzasadnienie, skąd on się tam wziął, dlaczego się wziął i do czego służył, zanim my go użyjemy być może w innym celu. Oczywiście mamy jakiś zestaw schematów, których używamy, typu jak jest śruba, to potrzebujemy wziąć monety, żeby ją odkręcić zamiast śrubokręta, bo śrubokręty są nudne. Niemniej, przygodówki, którymi hopy się stały, to są takie przygodówki pozbawione irytujących rzeczy ze starych przygodówek. Za to nadal mają historię, czy też w ogóle mają historię i tworzono te historie chyba trochę bardziej w sposób uporządkowany. Nie wiem, czy wszystkie, ale mogę opowiadać o tym, co my robimy. Kiedyś faktycznie wyglądało tak, jak na pierwszym obrazku pod Mystery Case Files Huntsville. Możecie wrzucić, Tomek? Tak, przepraszam, do tablicy jestem. Mm-hmm. Co ty mówisz o czym? Dobra, widzę, już wrzucę. Mm-hmm. Dobra. Więc to jest ten pierwszy hidden object Big Fisha i to jest chyba gra hardkorowa. W tym sensie, że była lista przedmiotów, te przedmioty nie miały w zasadzie większego sensu, dlaczego one się tam znajdują, gdzie się znajdują. Było ograniczenie czasowe na planszę, to znaczy na danej planszy się trzeba było wyrobić w kilka minut, a jak się nie wyrobiło, to... O! Co? Tu mamy jakiś... Wiesz co, mi się na Twitchu pojawiało, gry nie są dla nas ekscytującym oceanem. Tak jakby transmisja się zrywała. A czekaj, mam zrzucone klatki. Poczekajcie, bo mogła być przerwa, wiesz? Poczekaj, wrócę na ekran. Faktycznie 330 klatek mi zgubił, ale w tej chwili już nie gubi. Dobrze, już jesteśmy z powrotem. Czyli to był, nie wiem, czy ja kurczę jednak z tą przeglądarką, powiem ci szczerze, że mój komp ma z tym problem. Ale mam pomysł, spróbuję czegoś innego. Ty mów, a ja spróbuję to odpalić. A słychać nas? Dajcie znać na tym, czy jesteśmy na czacie. Mój soft twierdzi, że streamujemy normalnie. Jakieś 15-20 sekund musimy zaczekać aż. Tak, Aciek potwierdza, wszystko działa. Robak, odbój, nie denerwuj się. To moja nie mamy wizji tylko. Nie mamy to wizji, to nie mamy. No jak rozumiem, że nie mamy wizji, skoro... Skoro co? Że mam podgląd na Twitcha, no to jest tylko ten... A odśwież. Ekran tak F5-iem? Brutalnie.
Ta witryna jest nieosiągalna, czekaj. To w ogóle jest dziwne. O! Pana. I tak to było zawsze? W ogóle nikt nas nie widział? Nie, jest lepiej. Ja nie mogę się połączyć z Twitchem. No. To w ogóle jest... Dobrze, że jesteś na Skype'ie, słuchaj. Wszystko ok. Okej. Okay. No dobrze. 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 Słuchaj, Aciek wkleja linki na czacie. Tak, tylko sobie teraz już nie... otworzyć. A ja najwyżej może nie będę kombinował. W opisie do YouTube'a też oczywiście damy te linki, co żeś wkleił. Dobrze. No, to wszystko jest wczesna technologia, to streamowanie. Się potrafi wywalać. No. No ja to wiem, że to jest technologia taka, że pożar się Boże. Dobrze. Znaczy nie dobrze w zasadzie, bo nie mam Twitcha, nie mam podglądu na nic, nie mam czata Twitchowego. Za parę minut spróbuj znowu, pewnie pójdzie. Normalnie. To się zdarza. Aha. Dobra. Więc był ten pierwszy Hidden Object, ten Mystery Case Files Huntsville. Tam była jakaś historia detektywa w tle, nieszczególnie ambitna. No i w zasadzie sprowadzało się do tego, że się wchodziło do pomieszczenia, szukało się obiektów. Jak się je znalazło, to się plansza zamykała i otwierały się kolejne. Jak się za dużo klikało w niewłaściwe miejsca, to się dostawało po łapach. Jak się nie wyrobiło w czasie, to się dostawało po łapach i jak dobrze pamiętam, jak się w całej grze nie wyrobiło w tam powiedzmy 3-4 godziny, to się dostawało po łapach i się gra po prostu kończyło i trzeba było grać absolutnie od początku. I nie było przebacz, nie było mikropłatności, żeby sobie dokupić czas, nic nie było. Po prostu, sorry, spędziłeś 3 czy 4 godziny nad grą, ale zabrakło ci dwóch przedmiotów, przegrałeś. I to był mega hit. No, w życiu mimo wszystko są jeszcze jakieś tam, wiesz, można przyjaciela poprosić o pomoc, tam coś, tak, nie wiem, pożyczkę w banku wziąć, to da się jakoś przetrwać, nie? A tam koniec, gramy od nowa. A i tak to był mega hit. I te gry się zaczęły rozwijać w stronę tego, żeby dodawać do nich historię. I ta historia tak naprawdę jest teraz elementem kluczowym w grach Hidden Object. Big Fish wydaje takich gier, Collector's Edition, czyli tych takich niby lepszych, chociaż to się też powoli zmienia. Dwie tygodniowo. Znaczy w czwartki i w niedzielę wychodzi gra Hidden Object takiej klasy, która przychodzi 4,25 czy nawet wyżej na 5. Tak, to jest bardzo dużo. Oni mają tak naprawdę kilka studiów na świecie, które teraz im dostarczają hurtowo takie gry. Te zespoły, na przykład jeden zespół w serwis, w którym my pracowaliśmy, to jest kilkaset osób siedzących nad takimi grami. Tak, oni robią 20 kilka gier rocznie, mają po prostu kilkanaście zespołów produkcyjnych. Więc to jest gigantyczna, gigantyczna machina w ogóle, która tam pracuje. No i storytelling. Sam Big Fish o tym mówi, że gry Hidden Object są trochę jak kryminały. Nie tylko ze względu na tematykę, ale głównie ze względu na to, że książki kryminalne wychodzą w dużych ilościach cały czas. I mimo że wiele, wiele, wiele lat temu Ross McDonald czy Raymond Chandler napisali fantastyczne serie kryminalne, to nadal serie kryminalne wychodzą, nadal ludzie to czytają i nadal niby jest to książka o tym, kto zabił i w sumie jest pewien kanon i są pewne schematy działania, a mimo wszystko powstają nowe książki. W nowych settingach zmieniają się pewne elementy. Wiesz co, bo mi się wydaje, że kryminały to są trochę jak krzyżówki. W sensie ty je czytasz dla historii, ale czytasz też po to, żeby jednocześnie się zastanawiać, kto to zrobił. I takie to są inne obiekty swoją drogą, nie? Hopy. W sensie hopy. Znaczy, bo nie wyjaśniłem w ogóle tego skrótu, to może tak, żeby to... Hidden Object Puzzle Adventure, czyli jest Hidden Object, są ukryte obiekty, są puzzle, no jest przygoda. I ta przygoda w zasadzie to odnosi się do tej historii, bo to o to chodzi. Tak, my przeżywamy przygodę, ale żeby przeżyć przygodę, to tam się coś musi dziać, musi być jakaś opowieść. No ja i dało... co robak wyświetlam te linki twoje tutaj, co dajesz, także nie jest źle, udało mi się. Dopóki nie padnie, to... No ja nadal Twitcha nie widzę i nie wiem, czy widzę coś innego. No abonament żeś nie zapłacił. To no w ogóle jest magia. Nie wiem, czy mi DNS-y padły, ale... Dobrze, no dobra, że Skype ci działa. No, stary. Tak, tak, skończyło się na tym, że Skype mi działa. Lecimy. Jakby co. Dobrze, więc storytelling jest kluczem do stworzenia dobrej hopy i w ogóle chyba hopy jak takiej w tym momencie na rynku, żeby ktokolwiek to kupił i się zainteresował. My korzystamy z Voglera.
i z podróży bohatera. Wiem, że chłopaki w Artifex Mundi korzystają głównie z trójaktówki, w związku z tym musimy to sobie przetłumaczyć, jak z nimi wydajemy grę, ale to się daje zrobić. I chyba, znaczy gdzieś pewnie było wspominane, Bonzaj na pewno wspominał w Oglerze, ale to jest taki link tutaj, szuflada, net, scenariusz w 12 punktach. Właśnie wyświetla mi przykład. Mm-hmm. Tak. I tam jest też ten obrazek, który w większej wersji jest powyżej wrzucony. Tak, jest. Więc Vogler to jest, znaczy Christopher Vogler napisał książkę, a on tę książkę napisał na podstawie prac Josepha Campbella. Joseph Campbell w latach 50. ubiegłego wieku zajął się historiami na całym świecie w takim ujęciu antropologicznym, ale w oparciu się o bohatera, który przeżywa jakąś przygodę i odkrył, że we wszystkich kulturach na całym świecie te historie są takie same w zasadzie. Znaczy da się stworzyć. No, da się stworzyć. W 10 latach wiadomo, że było to duże uproszczenie, natomiast niesamowicie wpłynęło to na Hollywood, tak. Więc na to, jak teraz rzeczywiście się realizują historie. Tak, nie? Jest, tak jest. Ale tak, znalazł taki schemat, który działa 12 punktów tam. Znaczy w zasadzie to w ogóle wypisał 12 punktów, co bohater robi w trakcie swojej przygody. Jest pewna powtarzalność w tym. Ale to, co było kluczowe, Campbell napisał książkę dla antropologów i to dosyć ciężki kloc jest. Za to Christopher Vogler w latach 70. to po prostu wziął i uprościł i sprowadził do struktur scenariuszowych. I to wyszło w polsku i się nazywa Podróż autora. I jest tak bardzo fajną książką. Tak jest. I Podróż bohatera to jest... Maciek, wpisz do tam kompendium i do książek. Tak jest. Więc Podróż bohatera to jest książka Josepha Campbella i tam jest zdefiniowana idea monomitu, czyli takiego mitu występującego w kulturach na całym świecie. To jest o tyle fajne, że ja poznałem to w okolicach Dark Heritage'a, czyli jakby powiedzmy pierwszej hopy, drugiej, coś, no pierwszej, którą designowałem, powiedzmy, jako designer, a nie z pozycji programisty na przykład, tak? A już byliśmy po kilku grach wydanych i byliśmy już po kilku grach, w których była opowieść i ta opowieść była istotna i potem jak cofnąłem się do tych wcześniejszych gier, to okazało się, że bez znajomości monomitu, bez znajomości podróży bohatera czy podróży autora podążyliśmy tymi ścieżkami, to znaczy faktycznie opowieści są układane w ten sposób, zwłaszcza teraz, zwłaszcza filmy są układane w ten sposób. I to jest taki naturalny trochę sposób układania tej opowieści. Znaczy, żeby ona miała porządek, żeby się kupy trzymała i żeby siedziała, żeby miała się takie poczucie, że siedzi, to w zasadzie prawdopodobnie dojdzie się metodą prób i błędów do zgrubsza tego schematu. Oczywiście ten schemat... Na pewno ten kawałek, że jest bohater, który jest w jakimś świecie, coś go wypycha na misję i on potem idzie w jakieś inne miejsce, tam mierzy się z przeciwnościami, ma jakieś... zwieńczenie i potem wraca mądrzejszy, to tak, to jest taka rzecz. No tak, no ale tutaj jest powiedzieć. No, ale taka jest historia Kickstapa, tak? Czyli wracamy do niby rodzinnego miejsca, okazuje się, że jest jakiś problem, czy jest takie wezwanie do przygody. Gdzieś potem poznajemy wrogów i przyjaciół, gdzieś się pojawia jakiś mentor, tak jakby wszystkie te elementy zostały w pewien sposób naturalnie przez nas wyczerpane. I co jest istotne w ogóle w tym schemacie scenariuszowym, znaczy to jest schemat scenariuszowy, to nie znaczy, że trzeba to punkt po punkcie zrealizować, chociaż o zgrozo jest to przez wielu scenarzystów punkt po punkcie realizowane i w ogóle to jest takie ostrzeżenie, może trzeba było to wcześniej umieścić, ale nie czytajcie tego, jeśli chcecie dobrze się bawić na Avengersach, Transformersach, Zootopiach i innych hollywoodzkich blockbusterach, nie czytajcie tego. Ale ja czytałem i się dobrze bawię. Tak, tylko... bo idziesz dla efektów. Jest, można się dobrze bawić, Robek. Blockbustery są jak popcorn. Ja nie jem popcornu dlatego, że z tych samych powodów, dla których jem dobry obiad, nie? Mhm. Na Avengersy też idę z innego powodu niż na inne filmy. No dobrze, też hamburgera. Avengersi to są takie filmy dla mnie, które ja w samolocie, jak lecę, jakiś taki długodystansowy mogę obejrzeć, prawda? Bo jakby mogę taki próbować zasnąć. Słucham? Takie casualowe, nie? No, nic nie wnoszące do życia, tak w zasadzie. No i to jest też ciekawa sprawa, bo sam Campbell wychodził od tego, że bohater i cała historia, i Vogler o tym wspomina, w ogóle bardzo duża część książki Voglera to jest o takim wpływie na społeczeństwo tego bohatera, który powraca i uczy nas o życiu.
i temu niby służyły historie opowiadane przez ludzi, że to była taka historia z morałem, z takim smrodkiem dydaktycznym. Ten bohater idzie, odkrywa coś o sobie w trakcie tej przygody i potem wraca i uczy innych, jak należy postępować, tak? Swoją drogą ciekawe jest też na przykład westerny zwykle, takie klasyczne, są takim odwróceniem tego, czyli bohater przychodzi z zewnątrz, zmienia wszystko w miasteczku i odchodzi w stronę zachodzącego słońca. Tak, tylko tym bohaterem tak naprawdę jest ta społeczność, tak? Ze strony miejsca, w którym się dzieje przygoda, nie? Tak jakby bohater jest niezmienny, zmienia się całe otoczenie. I jest jeszcze taki schemat amerykański, gdzie jest samotny, no może nawet nie mściciel, ale samotny ktoś, kto zna prawdę i system mu w tym przeszkadza, on zwykle ma zemstę do zrobienia i dokonuje tej zemsty i jest okej. I to też nie jest do końca monomit, a też jest bardzo, bardzo taką powszechną strukturą historii. Więc dramatem monomitu jest to, że użył tego George Lucas do zrobienia Star Warsów. I wszystkie filmy Disneya. Tak. W każdym razie, jak George Lucas tego użył do zrobienia Star Warsów i te Star Warsy, to nie był taki film, gdzie wszyscy spodziewali się, że będzie wielkim hitem. To się hitem okazało po tym, jak już go zrobiono i tam były jakieś testy. Aha, no to właśnie te testy nasze hopowe, te testy też się wzięły z tego, że publiczność ogląda filmy hollywoodzkie i ocenia, czy jest fajnie, czy jest niefajnie. Jak jest niefajnie, to edytorzy, reżyser siadają i tną film, żeby był fajny na film. Czasami wychodzą z tego straszne rzeczy, ale sprzedające się. Także George Lucas zrobił Star Warsy na bazie struktur scenariuszowych Voglera, czyli podróży autora, i się okazało mega hitem. I teraz wszyscy to robią dokładnie w ten sposób. I to po prostu jest taki obowiązujący standard hollywoodzki. Jeśli się dobrze wgryźć w to, jeśli się pozna, jak to działa, to potem w ciągu 15 minut zna się zakończenie tego filmu, więc przez pozostałe godzinę i 45 minut, powiedzmy, siedzi się w tym kinie i czeka się tam, po prostu się tam odptasza, tak, aha, mentor, aha, dobrze, jaskinia, aha, tak. I aha, wrócił ten przedmiot, który zobaczyliśmy tam w 15 minucie, który był tym artefaktem, tak, tym triggerem wszystkiego. Jak mamy jąkającego się bohatera na początku, to prawdopodobnie albo on przemoże to swoje jąkanie na końcu, albo to jąkanie spowoduje, że nie wiem, rozwali system statku obcych, który zaatakował Ziemię. No po prostu jest ciężko. Trochę żeśmy zdryfowali od casuali. Tak fajnie słuchało, że aż przeszkadzać wam nie chciałem. Okej. Filmy casualowe. O. Tak. Ale to brzmi dobrze. Jest to o tyle istotne. Jakby wszyscy korzystają z tych schematów w Hollywoodzie i my korzystamy z, bazujemy na tym, tworząc nasze historie, tak? W hopach. I tylko tutaj jest kwestia taka, że to gracz gra. I to jest gigantyczna różnica. I to, kiedy pojawiają się nowi designerzy u mnie i kiedy tam uczę, jak to designować, to jest taki pierwszy wielki problem, że znając popkulturę masową, jak tworzą synopsis swojej pierwszej gry, to robią film. I tam nie ma roli gracza, nie ma tego player agency. Po prostu oglądamy sobie, gdzie ktoś podróżuje po świecie i ma fantastyczne przygody, tylko jakby nie za bardzo wiadomo, co miałby ten gracz robić. A jak miałby coś robić, to skąd miałby wiedzieć, że ma to zrobić? Skąd pozyskał wiedzę albo umiejętności? I grę zaczynamy tworzyć od tego, że tworzymy synopsis. Czyli rozpisujemy sobie krok po kroku, co się w tej grze wydarzy. Czyli jakie jest backstory, jak ten świat wygląda, jakie są zasady rządzące tym światem, jeśli w świecie jest magia, to jak ta magia działa, kto może czarować, kto nie może czarować. Magia jest jednocześnie utrudnieniem, jak i ułatwieniem w grze, to znaczy jeśli w grze jest magia, to teoretycznie nie potrzebujemy już żadnych innych przedmiotów, więc tę magię trzeba okiełznać, tak, żeby się nie okazało, że potem w zasadzie możemy sobie przeskoczyć do końca gry, jakby, bo mamy teleportację, mamy, nie wiem, portale, mamy latanie, no to nagle może się okazać, że możemy dotrzeć wszędzie, więc trzeba zdefiniować sobie reguły rządzące światem. Definiujemy i zakomunikować. Tak jest. I zakomunikować, jak to działa. Grę rozpoczynamy
intrem i teraz możesz puścić ten pierwszy film, który tutaj jest. Tutaj. Dobrze, pauza na coś tam. Nie, okej. Tak, ten, dobrze, już puszczę. Dobrze, to ja sobie też to puszczę. Jak to puścisz, to ja sobie puszczę w tym samym... A, nie puszczę sobie, bo pewnie nie działa mi YouTube. 53 sekundy w każdym razie, tak? Mówię. Nie, no to jest w ogóle jakiś skandal, co tu się dzieje, muszę powiedzieć. Robię dobra, to w internety. Nie, internety w ogóle mnie nie umieją. Nie umiesz opłacić abonamentu. No, tak jest. Wiesz co? Leci Robek, zapauzuję. Nie, to niech leci, ja widziałem już parę razy to intro, także... No. Nie będę w stanie za dużo komentarza dać. Cicho, czy my możemy gadać w tle tego intra? Ja wyciszyłem, nie ma dźwięku. Dobrze. Możesz komentować to intro na przykład, nie? Ale to intro to jest jeszcze ten element w naszym świecie jesteśmy. Jedziemy sobie po prostu samochodem, jesteśmy wezwani do przygody przez naszą babcię, która ma pewien problem i potrzebuje, żebyśmy jej go rozwiązali. Jakby wracamy do miejsca, do wioski, w której gdzieś tam w dzieciństwie bywaliśmy, no, się dzieje, tak? Zaczyna coś się dziać. Mhm. To, co mówisz, to w ogóle jest całkiem w porze, bo to jest no taki research, który się każdej grze przydaje, nie? Też mi się wydaje, że poziom uniwersalności tego, co Robak mówi, mocno wykracza poza temat. Ale to tylko pokazuje, że te gry może te gracze są casualami, no ale do zrobienia to są po prostu poważne gry do zrobienia, no. No tak. W sensie... Jak to jest agenda Robaka dzisiaj. Na odwal to będą kiepskie, nie? Znaczy nie siądą tak jak nie siądzie nam film, który będzie zrobiony jakoś z przypadku i bez zamysłu, tak? Znaczy... To jest w ogóle tak, że reguły rządzące się, powiedzmy, że monomitem, ale generalnie tymi strukturami scenariuszowymi są po to zrobione, żeby było łatwiej, a żeby je zdemolować i z nich nie skorzystać, to trzeba najpierw opanować, jak się to dzieje, jak z każdą dziedziną, prawda? Jak chcemy fotografować, to trzeba gdzieś tam się dowiedzieć, nie wiem, jaka jest zasada trójpodziału, czy no, podstawowe elementy fotografii, zanim zaczniemy ucinać ludziom czubki głów, czy ciąć przy kolanach, to trzeba wiedzieć, że jakby dlaczego się tego nie robi, albo jak robi, żeby było dobrze. Tak? A potem możemy dopiero kombinować z kadrowaniem. Tak samo jest ze storytellingiem. A powiedz mi, jak teraz w ogóle, jakim gameplayem to w sumie realizuje się teraz w kopach? Gameplayem przygotówkowym. Masz swoje inwentory, zbierasz przedmioty sobie, które w taki czy inny sposób zdobywasz, niekoniecznie na scenie hidden obiektowej, w zasadzie rzadziej na scenie hidden obiektowej niż na innej. Używasz ich i popychasz jakby historię do przodu. Przechodzisz przez kolejne lokacje, rozmawiasz z postaciami, rozwiązujesz zagadki, tak? Jakby odkrywasz tę historię, znajdujesz sobie różne elementy w tym świecie, które ci wyjaśniają, o co chodzi w tej historii, jak dotrzeć do końca, jak wygrać w grze. A tam, no. Ile teraz trwa tak mniej więcej przejście takiej hopy? W granicach 4 godzin plus minus, zależy od gry, od tego jak grasz, jak szybko grasz. Czyli macie dwa filmy pełnometrażowe, nie? Tak, tak, tak. Tam jest gameplay, więc ja bym wolał mieć te gry trochę krótsze, bo wtedy łatwiej byłoby zapanować nad tym rozłożeniem tej przygody. Teraz jest trochę tak, że tam po środku jest trochę więcej czasu, kiedy gracz po prostu sobie gra. Trzeba w zasadzie dodać taką historię poboczną, jakieś wątki poboczne, żeby to się spięło. Bo faktycznie te hollywoodzkie scenariusze, jak są pisane, one są pisane w ten sposób, że jak dobrze pamiętam, jedna strona to jest jedna minuta mniej więcej, tak? Czyli trzeba dostarczyć powiedzmy 120 stron na 2 godziny filmu. Czyli tutaj to jest taki bardziej miniserial, nie? Trochę? Nie, raczej jest to taki film, tylko on jest za długi. Tak, jakby dodane są jakieś elementy, które jakby ich nie było, to sama główna historia. Ale się ochroniła. To jest gra, więc pewno ludzie chcą mieć te elementy, bo jednak ta historia jest po to, żeby ich zachęcić do grania, a nie jest sama w sobie, nie? W sensie, ona jest fajna na tyle, na ile jest pretekstem do grania w grę. To znaczy tak, jakby tam była historia, która nie jest pretekstem do grania w grę i która w tym świecie nie siedzi, no to tak, to nie byłoby gry, no ale to w zasadzie z każdą grą tak jest, nie? Nie, ale raczej chodzi mi o to, że pewno to nie jest historia, którą dałoby się zrealizować w inny sposób. Dokładnie taką, jaka ona jest, nie? Więc to chyba, grę, no? Nie po to, żeby dowiedzieć się tą historię, tylko żeby w nią zagrać, nie? Więc ja oczekuję, że będę grał. No tak.
To jest to, co mówiłem wcześniej, że pierwsze podejścia są takie, że mi ludzie próbują sprzedać wielką cutscenę, nie? No czyli zrobić właśnie film, a nie grę. I to jest ten element, który jest dosyć istotny. Jak zrobić, żeby tę historię opowiadać przez gameplay? No czyli... ale przez to ten kawałek trochę za długości, że tam ktoś se chodzi i klika, jest dla gracza może być fajny, no bo on w sumie jednak chce se klikać, nie? No tak, chyba. Tak. No chce, ale to jeszcze kwestia, jak długo można ciągnąć jakiś temat. Tu jest inne wyzwanie związane ze stricte z modelem biznesowym Hidden Object Puzzle Adventure'ów, a HOP jako takich. To znaczy, kiedyś to była godzina, teraz na mobilach to jest powiedzmy około 30 minut, jest paywall, kiedy trzeba zapłacić. Czyli w ciągu 30 minut trzeba sprzedać świat, trzeba sprzedać protagonistę, którym gramy, trzeba sprzedać antagonistę, trzeba sprzedać konflikt, który się w tym świecie pojawił, narysować, co jest naszym zadaniem, takim ultimate goalem w całej grze, przedstawić poszczególne goale, poszczególne cele, które mamy w trakcie grania i gracz musi się dowiedzieć, o co w tej grze chodzi. Mamy na to 30 minut, tak? Czyli w zasadzie... To jest bardzo dużo czasu, bo standardowe mobilki na przekonanie gracza do siebie mają 5 minut do 30 sekund. Tak, i idąc dalej, okazało się, że gracz decyduje w ciągu pierwszych, jeszcze jak była godzina, gracz decydował w ciągu 8 minut, a nawet 6 minut, czy on tę grę kupi, czy nie, a przez resztę godziny darmowej, którą miał, można to było co najwyżej spieprzyć. Nie było już przebacz, znaczy jak gracz po 6 minutach stwierdził, nie, to jest krap, ja nie kupuję tej historii, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Albo nie podoba mi się głos głównej bohaterki i ona jest chyba jędzą, a ja nie chcę grać jędzą, to już nie kupił. I nieważne, tam mogły się dziać najróżniejsze rzeczy, mogły latać smoki, mogło wojsko wkroczyć i mogło być epicko, ale nie. Ale słyszałem, że podobno w ogóle ludzie tak mają, że mniej więcej w takim samym czasie na przykład wyrabiają sobie opinię o osobie, którą spotykają po raz pierwszy. Mhm. I potem bardzo dużo czasu zajmuje zmiana tej opinii, jeśli to w ogóle jest możliwe, więc może po prostu tak działamy, nie? Chyba tak. Znaczy musimy podejmować dosyć szybko decyzję, czy będziemy z tym człowiekiem szli na polowanie na mamuty, czy nie, prawda? I jak, no. Bo nie ma co zaryzykować dostawy jedzenia do jaskini z kimś, kto jest zupełnie beznadziejny. Trzeba to szybko sobie wyklarować, tak? To chyba, tak. Chyba jakaś taka bardzo pierwotna genetyka nami rządzi. Lecimy dalej. Co? Słuchajcie, ja tak tylko jedną szpilę taką chciałbym tutaj wsadzić, no. bo tak akurat, kurde, puściłem sobie ten filmik i tak hopa, 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 kiedyś HO, tak, tutaj się klikało, tam się klikało i tak dalej, a teraz dołożony jest trochę taki gameplay, coś, jakieś animacje, trochę wideo, tu się kliknie, tam się kliknie, coś się odpali. Przypomina mi to żywo czasy, kiedy wchodziły pierwsze napędy CD i pojawiały się te gry, takie gry wideo, takie prawdziwe wideo, gdzie się odpalał filmik. Nie. Coś to Fantasmagoria bardziej, nie? Jeszcze troszeczkę dalej. Była na przykład gra, gdzie tam było się policjantem, film nagrany wideo, typowo wideo, tak? I jedzie sobie jakiś samochód, przestępca jedzie sobie samochodem i trzeba w odpowiednim momencie kliknąć, żeby coś tam przebić mu oponę i tak dalej. Kurde, bardzo mi to przypomina teraz. Właśnie po obejrzeniu tego filmika, co wrzuciłeś, Adam. Kiedyś to były gry hardkorowe, nie? No tak. Tak, to śmiech. Więc wracając do storytellingu, trzeba dużo zrobić pracy nad tym, żeby w trakcie gry poznawać historię, czyli żeby ten gameplay jakby podsuwał nam historię, środowisko, żeby nam opowiadał historię. Więc po zbudowaniu sobie postaci wszystkich, które tam się znajdują i tutaj przykład mamy ten obrazek, tło bohatera. A coś mam wprawić? Coś tak? Tak. Jest tam takie tło bohatera i tam jest obrazek. To jest zrzut. Ja pokazuję w ogóle Eventide'a z Eventide'a pierwszego, Eventide Slavic Fable, czy też Eventide Słowiańska Baśń, chyba jak to zostało przetłumaczone na polski. Aż nie wiem, czy mi Google Keep zadziała inaczej, to ja mogę gdzieś tam. Wiesz co, to ja w międzyczasie podzielę się takim spostrzeżeniem a propos storytellingu. Oj, ktoś coś wkleił. A to na czacie mi wkleiłeś, Robak? Tak. Dobrze, to ostatni raz. Który znowu miałem z... robiąc Puzzle Crafty, czy tam Another Case Solved, że dobra historia zdejmuje... To będzie banał, ale ciekawy.
zdejmuje trochę wagę z jakości gameplaya. To znaczy, jak sobie porównam na przykład Another Case Solve, który ma puzzle i dużo historii, w sensie puzzle takie match free, i z Candy Crushem, to Candy Crush, on cały czas musi mieć bardzo, bardzo wysokiej jakości te zagadki, żeby cię utrzymać. A w Another Case Solve to one wystarczyło, że były wystarczająco dobre, bo między nimi była historia, która cię utrzymywała i to tak ci zapewniało zmianę tempa, nie musiałeś tego wszystkiego robić samą mechaniką, nie? Czyli to też jest taki praktyczny aspekt gry, które mają puzzle i historię. Mhm. I bardzo dobra rzecz do tego kolejnego rozdziału, który będziemy mieli po chopach twojego. Dobrze, wyświetlił się ten obrazek tu bohatera. Tak, już moment. Aha. Już, czekaj, już mamy. Nie tu. Dobra, jest. Dobrze, więc tam mamy taki kawałek, mam nadzieję, że to jest to, tam powinna być widoczna gazeta botaniczna. Mhm. Więc nie National Geographic, nie? Nie, absolutnie nie. Więc musi, jakby nasz gracz musi wiedzieć, kim jest. Tak? Jakby musi się wczuć w jakiś sposób w tę historię i w postać, która się tam znajduje. My podjęliśmy decyzję, że będzie to botaniczka. To nie jest typowa fantazja. Najczęściej jesteśmy jakimś albo magikiem, albo jeszcze częściej detektywem. I detektyw jest o tyle fajny, że wiadomo, kim jest detektyw. Znaczy, detektyw ma sprawę do rozwiązania, albo zostaje wezwany, bo kogoś porwano, czy komuś coś ukradziono. Jakby wiadomo, co detektyw robi. Znaczy, ja nie mam pojęcia, co robi detektyw, nigdy nie byłem detektywem, ale jest takie powszechne mniemanie wszystkich, że wiedzą, co robi ten detektyw. Tak? Garnek może więcej o tym powiedzieć. Garnek może robił jakiś research, co robi detektyw, ale spodziewałem się, że Garnek raczej sprawdzał, co ludzie myślą, że detektyw robi. Właśnie chciałem powiedzieć, no, że istotne jest to, co robi detektyw w popkulturze, a nie co dokładnie robi. Dokładnie tak. I to tak jest ze wszystkim. Co robi botanik w popkulturze? No, botaników w popkulturze nie ma za bardzo. Tak? Pewnie by się jakiś tam znalazło. To, że jest pewno Indiana Jonesem, czyli jest naukowcem, który robi rzeczy szalenie ciekawe, których nie robi żadnych naukowiec. Których w ogóle nie rozumiemy, tak. I to był nasz trop jakiś taki, że jest taka botaniczka, która ratuje specyficzne, rzadkie gatunki roślin. Tutaj jest jeszcze takie mrugnięcie okiem dla tych, którzy grają w grę Artifexów, bo to Merple Creek, w którym ona uratowała jakiś mech, to jest z Enigmatisa, tak? Czyli takiej pewnie czołowej serii Artifexów. No więc dodaliśmy taki element. Ten element totalnie nie ma żadnego znaczenia gameplayowego. My sobie tam sięgamy za ten schowek, który jest na siedzeniu pasażera w samochodzie, wyciągamy stamtąd te gazety, to czasopismo i tam jest informacja, która po prostu jest. Możemy sobie z tego skorzystać, możemy nie skorzystać, jakby możemy to przeczytać, możemy to olać i to jest taki element w świecie, który nam buduje trochę tę postać. Kolejny obrazek poproszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w popkulturze był Matt Damon w Marsjaninie, który był botanikiem. No proszę. Dobra. I jest obrazek, proszę. Jest obrazek. Tu jest taki obrazek, który jest bardzo słowiański. To znaczy mamy, mam nadzieję, że mamy koszyk z grzybami. Mhm, po prawej. I w ogóle tworzenie gry ze słowiańską mitologią i słowiańskim światem to jest kolejny przykład. Słowiańskość w popkulturze występuje raczej rzadko. Na pewno jest Wiedźmin, który z Trójką zwłaszcza trafił szeroko do wielu ludzi i gdzieś się pojawił jako promocja słowiańskości na świecie w ogóle. Ale samo grzybopranie w ogóle nie jest zbyt powszechne w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, Amerykanie na grzyby mówią mushroom i to jest wszystko. Tak? Czy to kania, czy to borowik, czy to pieczarka, to jest mushroom i w zasadzie temat się dla nich zamyka. W związku z tym dodaliśmy jakieś takie elementy też krajobrazu, które są bardzo słowiańskie i niekoniecznie się tłumaczą. Tam akurat z tego miejsca, gdzie jesteśmy, musimy zabrać nożyk, który będzie nam potrzebny z zupełnie czego innego. Ale też, żeby zbudować ten świat, zwłaszcza świat magiczny, trzeba wykonać ileś prac związanych z tym, jak się ten świat buduje. I co więcej, do Eventide'a drugiego, którego wydaliśmy ostatnio, mamy artbooka, takiego zupełnie regularnego artbooka zrobionego na papierze, na którym widać tak samo elementy naszej pracy nad postaciami, nad światem przedstawionym, nad jakimiś ozdobami, które sztukateriami, które gdzieś się tam pojawiają w budynkach.
kolejny sposób, który łączy dwa światy, tam masz poniżej, to jest opowieść w minigrze. Czyli gra składa się również z minigier. I stworzyliśmy minigrę, w której opowiadamy troszeczkę o stworach słowiańskich i w ogóle o, tam nawet, jak dobrze pamiętam, jest mapa Polski w tym miejscu wstawiona. To widać już? Znaczy tak, ja to wyświetlam. A, dobra. Tak, tak, ja to jest, na bieżąco daję radę. To jest próba zaangażowania gracza. Znaczy, to jest tak, że mamy statystyki, zwłaszcza z tych sesji testowych, ale spodziewam się, że ze wszystkich sesji mamy jakieś statystyki. Kilkanaście procent graczy w ogóle przeskakuje nam cutscen. Nie wygląda cutscen, tak? Czyli przedstawiamy historię, ale trzeba się liczyć z tym, że 15% graczy kliknie skip. I niewiele da się z tym zrobić. Takim dirty hackiem jest to, żeby skip się pojawił po pierwszych 6 sekundach. Wcześniej piszemy, że gra się ładuje, a tak naprawdę ona jest załadowana, tylko znaczy, ładuje się dosyć szybko, więc... Tak, i skip się pojawia po 6 sekundach. Liczymy na to, że w ciągu tych paru pierwszych sekund złapiemy uwagę gracza i pokażemy, o co chodzi w tej grze. I on już sobie tę scenę obejrzy, bo ona jest bardzo fajna. Więc inny sposób to poza tym, że są jakieś pop-upy, czyli musimy wyciągnąć taką gazetę gdzieś w trakcie gry, to możemy zagrać. To jest interakcja ze światem, w związku z tym ona jest bardziej angażująca dla gracza i są większe szanse, że gracz przyswoi sobie to, co się dzieje. I teraz kolejny element to jest ten gameplay, o którym Garnek wspominał, że jeśli historia jest dobra, to gameplay nie jest tak istotny. Nie jest to do końca prawda chyba w kopach, nie wiem. Nie wpadłem na pomysł, żeby... Nie do końca to chciałem powiedzieć, ale pewno hopy mają swoją specyfikę jeszcze dodatkową. Znaczy, ciężko mi to przetestować, bo nie ma hopy bez storytellingu i nie ma hopy bez gameplayu. Nie da się tutaj... Tak, to jest bardzo połączone ze sobą, nie? W sensie te rzeczy, te zagadki muszą mieć sens, więc musi być historia. To trudno sobie wyobrazić, wiesz. Nie jest to taki proceduralny, powtarzalny gameplay, jak te wszystkie match free czy coś takiego. Więc gameplay to jest coś, co teoretycznie bazuje na schematach i te gry między sobą się dużo nie różnią. I w zasadzie trochę tak ma być. Trochę tak ma być, bo nasi gracze się boją zmian. I to jest bardzo powolna ewolucja w gatunku. Pojawiają się jakieś nowe elementy, ale trzeba tutaj uważać na to, co się dzieje. Jakbyś mógł odpauzować ten pierwszy filmik, który tam był, albo puścić jeszcze raz. Z Eventide'a? Z Eventide'a od 53 sekundy, tak, można go puścić. A to cofnąć, bo jestem na 6 minutach 50 sekundach. A to leciało w tle? No przez jakiś czas, potem przestało. Aha, dobra, to możemy teraz puścić od 53. Dobra. Tam się kończy intro i zaczyna się gameplay. Już puszczę 53, proszę. I to znowu, w zasadzie to jest tak, że jak testujemy te gry, to do danych, które zbieramy, akceptowani są gracze, którzy zagrali 10 takich gier w ciągu roku lub więcej. To tak, a propos tego, że to są tacy gracze, co tam nigdy w nic nie grali, tak, i nie mają doświadczenia w grach. Więc ocena bazuje na tych, którzy grają w te gry bardzo dużo. To są totalnie hardkorowi gracze, casualowi. Oni grają w te gry więcej niż ja. Tak, na pewno. No ale to nie znaczy, że grają w shootery, nie? Albo w wyścigówki, albo w coś takiego. Nie, oni grają w swoje gry. Znaczy, jak grasz w wyścigówki, prawdopodobnie niespecjalnie lubisz Counter-Strike'a. Jak grasz w Counter-Strike'a, to niekoniecznie ci się spodoba Command & Conquer, czy to tam teraz jest RTS-owe, nie wiem, czy to tam w StarCrafta pewnie nigdy nie zagrałeś, bo ci po prostu to mierdzi, jak tam musisz te jednostki zaznaczać i je puszczać. No więc tak, każdy gra w takie gatunki gier, które mu sprawiają frajdę, czasami można gdzieś przemigrować, ale... Więc teraz jest tam gameplay, mam nadzieję, i w tym gameplayu jest tak, że na samym początku pokazuje, mamy to tak skonstruowane, dla tych ewentualnie graczy, którzy grają po raz pierwszy, bo tacy też się podobno zdarzają, wszystkie elementy, mechaniki, które w grze występują, takie podstawowe, to co Garnek pytałeś, jak one są zbudowane, tak? Czyli zbieramy jakieś przedmioty, łączymy te przedmioty ze sobą. Tutaj wisimy właśnie w samochodzie na krawędzi, znaczy w zasadzie już za krawędzią przepaści i musimy się jakoś stamtąd wydostać. W związku z tym potrzebujemy sobie pozbierać elementy z tego samochodu i jakoś się wydostać, tak? Tu jest też rodzaj hidden objecta. Tylko to jest taki rodzaj hidden object, który właśnie jest rodzajem ewolucji długofalowej
Więc zbieramy konkretne przedmioty bardzo z listy, a na koniec jak sobie pozbieramy wszystkie takie elementy, składamy z tego do kupy czekan. Właśnie się zastało. Idealnie, żeś się wstrzymał. Tak jest. I tym czekanem jesteśmy w stanie rozbić sobie, i to pewnie jest 2,54 w tym momencie, to możesz spauzować, jak tam zaczniemy rozbijać tę szybę. Mhm. I takim czekanem rozbijamy sobie tę szybę i jak sobie ją rozbijemy, to wydostajemy się na zewnątrz. Tam spotykamy Borutę, który nam pomaga wydostać się. No i jest jakby klasyczny dialog, tak? Że rozmawiamy sobie z nim, on nas wprowadza trochę w świat, opowiada o tym, że pamięta nas, jak gdzieś tam byliśmy dużo mniejsi i się go wtedy baliśmy. Słowianie, a Polacy na pewno wiedzą, że jak to Boruta, to nie będzie to nikt przyjemny. Gracze zachodni być może nie wiedzą, ale też ich postać nie wygląda na specjalnie przyjemną, w związku z tym można się domyślać, że to jest ten zły. No i to też jest taki ważny element, żeby graczowi dać taką możliwość wymyślenia, jak to w zasadzie ta historia się potoczy, tak? Czyli możemy przypuszczać, że jest zły i dosyć szybko się okazuje, że mieliśmy rację, jest taki uczucie, a wiedziałem, że nie należy mu ufać. Jak budujemy takie lokacje, ja się nie wypowiem na ten temat szczególnie obficie, bo nie jestem grafikiem, ale kolejny obrazek, tam masz wskazówki wizualne. Więc gra jest budowana w trybie pierwszej osoby, co ma swoje zady i walety, jak zawsze. A, tu, dobra, już przełączam, moment. I jest. Jest, więc tutaj się pojawia jakaś informacja o tym, że musimy mieć klucz do tej naszej skrzynki, jakiejś takiej skrzynki botanika. Nie wiem, jak wygląda skrzynka botanika, ale trzeba było to wymyślić, więc coś tam wymyśliliśmy, co botanik mógłby mieć. I teraz kwestia jest taka, że mamy zajrzeć do schowka na klucze i ten schowek na klucze ma zupełnie niepotrzebną na co dzień diodkę czerwoną, taką jak od alarmu w samochodzie. To ona tam jest po to, żeby wskazać, że tam jest miejsce, które jest aktywne. To jest zwłaszcza istotne, kiedy robimy wersję mobilną. Na PC-cie mamy aktywny kursor, czyli jak sobie latamy kursorem po ekranie, to on może się zmieniać kontekstowo w zależności od tego, nad czym przelecimy. Tak. Jak jest przejście do kursora, zmieni, nie? Słucham? Palec ci się nie zmieni. A palec się nie zmieni. W związku z tym to już jest kwestia tego, żeby grafik tak to narysował, żebyśmy wiedzieli, które strefy są aktywne. I to się robi za pomocą różnych sztuczek. Uwypukla te miejsca, które są potrzebne, czy podmalowuje się odpowiednim światłem, czy dodaje się właśnie jakieś takie migające rzeczy, żeby to zwróciło naszą uwagę, żebyśmy tam kliknęli. Tak mruga, to kliknę. Bo może coś zadzieje, to znaczy będziemy mieli zbliżenie na schowek. Czy przejście do kolejnej lokacji, zbliżenie na schowek i będziemy mogli sobie stamtąd wyciągnąć kluczyk, otworzyć to gdzie się ten czekan zbiera. No i kolejny element gameplayowy to jest ten filmik tam od 307 sekundy. 307 sekundy. Tak. Tam minigry masz podane. A, czyli w tym. Piętro, tak. Dobra, już klikam. Aha. No i leć. Czy leć, dobra. Fajne te minigry, już je widziałem. Bardzo fajne. No więc to jest taka prosta gra, gdzie mamy połączyć ze sobą te kółka. I teraz kwestia jest taka, że ona ma rosnący poziom trudności, tylko znowu tutaj nie należy przesadzić, bo jak gra stanie się frustrująco trudna, to gra się po prostu skipnie. I tam jest taka możliwość w tej grze, że po prostu jak sobie nie radzimy z grą, to nie jest tak, że niestety przegraliśmy życie i wydaliśmy niepotrzebnie pieniądze, czy to jest jeszcze gorzej, bo tu my jeszcze żadnych pieniędzy nie wydaliśmy, jesteśmy przed paywallem. Nie po prostu wyłączamy grę, tak? Tylko robimy skipa. Ilość skipnięć w tych grach jest przerażająca. Tak? Po prostu naprawdę bardzo dużo. Skipy się kupuje, czy masz ich dowolną liczbę? Nie, to jest gra premium. Po prostu chcesz skipnąć, to skipujesz, okay, tak? Okay. Najczęściej jest tak, że jest tam 20 sekund musisz poczekać, czy 10 sekund musisz poczekać, to sobie skipujesz. W normalnych grach to się robiło tak, że się wchodziło na internet, szukało się solucji i w ten sposób się skipowało, więc to nie jest żaden nowy mechanizm. Gorzej, my tu jesteśmy tak starzy wszyscy, że prawdopodobnie jeszcze internetów nie było, żeby wchodzić szukać solucji, tylko się tam, nie wiem, Secret Service'a przeglądało, tak, czy inne almanachy, tak? No, ale wiesz, trzeba ta sama. Tak, tylko to jest wybitnie niewygodne. Musisz jakby wyrwać się z tego świata. To jest taki kompletny immersion breaker, tak? Kiedy utkniesz w grze, bo w tym momencie uzmysławiasz sobie, że to jest gra. No właśnie. Znaczy już nie jesteś botaniczką w świecie słowiańskich stworów, która ma odnaleźć
kwiat paproci, tylko jesteś graczem, który nie dał rady. To fatalne doznanie, nie chciałbym tak mieć. Znaczy ja bardzo nie lubię tak mieć w innych grach. Jak gram, to po prostu jest to dla mnie bardzo, bardzo irytujące, ale grałem ostatnio w Uncharted 4, które mi się tak nie podoba, że to jest temat w ogóle na oddzielną dyskusję, ale tamte mini gry, które są w Uncharted, przepraszam bardzo, to są takie gry, które no rozważałbym, czy jest sens wstawiać do hopy, tak? Bo to po prostu no, totalne banały tam były, tak? I to takie gamizmy też straszne, gdzie nie wiem, no było 16 kombinacji chyba w jakiejś zagadce, a Drake mi mówi, nie, za dużo kombinowania, muszę znaleźć podpowiedź, nie? Idziemy do sali obok i tam ta podpowiedź została po prostu namalowana na ścianie przez przebiegłych piratów chroniących swój skarb. W każdym razie, mamy minigry. Nie tylko... życiu, nie? Hasła też są zawsze przyklejone na post-icie na monitorze. To... Tak. Gwiazdka. Tak, o zgrozo tak. Skąd znasz moje hasło? Dlaczego to jest też mój pin. No ja mam listę wszystkich pinów i twój też tam jest. Dobrze. Nie przejmuj się. Dobrze. Przecież już zapytujemy po prostu. Tak. To może teraz... anegdotka w tym temacie, co? No. Powiem wam tak, kiedyś miałem zajęcia na studiach informatycznych i było zarządzanie serwerami, tworzenie własnego serwera i tak dalej. Uwaga, Windows 2000. No i mówię, dobra, tutaj sobie tam poustawiacie podstawowe rzeczy użytkownika i tak dalej i mówię, wpisujcie hasło. No i tak siedzi pani jedna, która zaczyna się coraz bardziej irytować, dołącza do niej kolejna, potem takie konsylium się całe zbiera i wszyscy tam się naradzają, coś ważnego, no to mówię, dobrze, wstaję, podchodzę do nich, się pytam, co się dzieje. A pani mówi, bo wie pan co, bo ja mam taki problem, ja wpisałem użytkownika, ale pod spodem jak wpisuję hasło, to mi się pokazują gwiazdki. No i pani permanentnie rozłoża całkowicie system, nie? Bo niestety gwiazdki, jak widać, są hasłem dla wszystkich wspólnym i wszyscy mieli takie samo hasło. No właśnie, to jest problem. Tak. No. Taki suchar. Mhm. A to może ta godzina. O czym byśmy rozmawiali? Rozmawialiśmy o gameplayu w hopach. Tak. I... istotnym elementem gameplayu, tak na koniec gameplayu jako takiego jest jeszcze pacing, czyli to, żeby się dobrze grało, to znaczy jak w każdej grze, ale musi być tak, żeby gracz po prostu miał flow, płynął z tą grą, nie było za trudno, nie było też za łatwo. My często mamy taki zarzut, że jest za łatwo, ale tak naprawdę jak przychodzi do rozliczenia sprzedaży, to lepiej zrobić grę za łatwą niż za trudną. Jak się zrobi grę za trudną, to gra się po prostu wyłączy. Zagra w coś innego, jakiegoś łatwiejszego casuala. W tym, co mówiłeś, to były jakieś takie mechaniki, takie nowe, które dla tradycyjnych hopiarzy są, wiesz, przełomowe? Jest, znaczy to jest tak, że ja mam z hopami, ja mam jakby taką wizję, żeby zrobić hopę, która przełamuje jakieś bariery. A może szerzej mam trochę tak z grami chyba, bo też stapy były trochę inne i gdzieś tam to, co robimy, jest bardziej w stronę innowacji. A z hopami mam także co drugą, ale próbuję to przełamać teraz. Ale że co drugą mnie tak nachodzi, żeby pokazać tym kobietom, czy tym naszym graczom inny świat, że gry w ogóle jako takie to może być bardziej interesujące medium. W związku z tym kiedyś popełniłem z ekipą Mindsnersy, które były oparte na psychoterapii Junga i bazowały tak naprawdę na takim rozważaniu... Ty masz? Nie. To ten link będę chciał mieć z dźwiękiem za chwilę. Dobra. Będzie po angielsku niestety, ale to będzie istotne. W każdym razie psychoterapia Junga i bohaterka ma taką wewnętrzną podróż i musi znaleźć balans pomiędzy pracą a życiem zawodowym. Musi się zmierzyć ze swoimi lękami, musi się zmierzyć ze swoim pierwiastkiem męskim i żeńskim. To po prostu taka podbudowa bardzo, bardzo intensywna. No i wystartowaliśmy do surveya i ta gra zadziałała, bo dostaliśmy masę jedynek ze wszystkiego. To znaczy dostaliśmy takie grafika na jeden, muzyka na jeden, jasność celi na jeden, level of fun na jeden,
Like to buy na jeden, a w komentarzu ta gra jest straszna i w ogóle too close to home, albo mizogini, oni by tam chcieli, żeby kobieta nie pracowała, albo jakieś takie rzeczy. Coś tam poruszyliśmy, tylko niestety jak musimy wykręcić 4,25 czy nawet wyżej na 5 i dostajemy jedynki, to bardzo boli to wynik. Bardzo. A my byliśmy blisko tego progu, potem tę grę zmiękczyliśmy, spróbowaliśmy ponownie. Ale po drodze Big Fish zmienił sposób liczenia, więc znowu byliśmy pod progiem i odzyskaliśmy prawa do IP i wydaliśmy tę grę innymi drogami. To był bardzo dobry pomysł, bo zarobiliśmy na niej więcej. I to jest taka gra... No tak, no i coś takiego popełniliśmy. Ja dostałem strasznie po łapach i designer, z którym pracowałem, też dostał strasznie po łapach. Byliśmy przekonani, że naprawdę stworzyliśmy świetną grę. I ona była świetna, a potem jakby komercyjnie wyglądało na to, że będzie strasznie, tak? Że będzie taki kult klasik. Szczęśliwie wyszliśmy z tego obronną ręką, a co więcej, po jakimś czasie dostaliśmy właśnie taki list od kobiety, która stwierdziła, że to jej życie zmieniło, tak? Bo zrozumiała, że to od niej zależy, co ze swoim życiem robi. Czy to dobrze, że akurat gra w hopy, to nie wiem, ale istotne jest to... Znaczy, no to dobrze, no trzeba mieć jakąś rozrywkę w życiu. Tak, pewnie jest to lepsze niż oglądanie mody na sukces, a może nie? No chyba tak, trochę interakcji, nie wiem. Więcej trzeba pomyśleć i pogłówkować. No i że się tam zaczęła wolontarystycznie udzielać w bibliotece, tak, bo zawsze chciała przy książkach, przy ludziach, robi zupełnie co innego, ale jakby nie rzuci swojego życia, ale może coś z nim zmienić. I że to od niej zależy, i to chyba prawda. Więc kolejną grę zrobiliśmy właśnie Eventide, to jest bardzo warsztatowa gra i tutaj mechanika, wracając do twojego pytania, Garnek, w końcu, jest taka, że w tej grze w którymś momencie mamy taką wajchę, za pomocą której kręcimy kołowrotem i otwieramy sobie drzwi, żeby przez nie przejść. I w momencie, kiedy wyciągniemy tę wajchę, to brama nam się zamyka. Więc wkładamy ją z powrotem, kręcimy kołowrotem, przechodzimy przez bramę, przechodzimy dwie lokacje dalej, tam potrzebujemy mieć wajchy. I dwie były ścieżki. Albo gracze po prostu wkładali wajchę, otwierali drzwi, dochodzili sobie do tego miejsca, gdzie tej wajchy trzeba użyć. Więc aha, trzeba użyć wajchy, wracali sobie tam do tej wajchy, wyciągali tę wajchę i im się drzwi zamykały. Taka konsternacja, co z tym zrobić, tak? Bo przecież tu się używa przedmiotu, wkłada się przedmiot, jego się używa i już się do tego nie wraca. Zajęło nam trochę czasu przekonanie naszego wydawcy, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, że ta mechanika może zostać, tak? To mieliśmy coś takiego, że... Jakie było rozwiązanie? Rozwiązanie było takie, że trzeba było gdzieś tam dalej znaleźć taki bolec, który się, tak, taki safety pin znaleźć, trzeba było włożyć, dopiero jak się zablokowało mechanizm, można było wyjść z wajchy. To jak w God of War. Jak w czym? God of War. Nie zagrałem, a dalej niż jakieś straszliwe rozwałki. Więc no to jest taka scena, gdzie się przy pomocy uratowanej branki właśnie blokuje spadającą bramę. Okej. Okay. To zupełnie tak samo. Ze skutkiem śmiertelnym oczywiście dla zainteresowanej, ale to God of War, no to wiesz. To tak. To... On nie jest casualowy. Tak. Dobrze, więc taka mechanika była i to było takie, Jezus Maria, jak to można coś takiego, że tutaj, prawda, ten przedmiot trzeba, jakby psuje nam się coś, tak? Czyli odwraca nam się jakaś. No mieliśmy kilka takich rzeczy, ale Eventide to była taka gra, która była jakby i tak ryzykowna, bo mamy i botanika, i mamy w ogóle jakąś słowiańskość. Kto o tym słyszał? Więc koncentrowaliśmy się na tej części takiej bardziej warsztatowej, żeby historię dopiąć, żeby gameplay był fajny. No i w Eventide drugim oczywiście, prawda, znowu mi tam przeskakuje. I wprowadzamy innowacje. Innowacja polega na tym, że w Eventide drugim mamy wybory moralne. To znaczy, jakby naszym celem jest uratowanie naszej siostrzenicy, która została porwana przez złosia. I musimy to zrobić jak najszybciej. A tymczasem stajemy przed takimi problemami, jak my mamy potraktować jakichś NPC-ów, których spotykamy w wiosce. Czy kogoś okłamiemy, czy będziemy zupełnie szczerzy. No jak będziemy zupełnie szczerzy, to on nam czegoś nie da, albo zażąda jakiejś opłaty za to, co zmusza nas do wykonania jakiejś akcji, albo czy na kimś wymusimy jakąś rzecz, czy też grzecznie poprosimy i może nam da, może nam nie da, może znowu jakieś zadanie. No i coś takiego wprowadziliśmy. To znowu, to wyglądało tak, że jak robiliśmy surveya, jak robiliśmy testy, to robiliśmy AB testy na tym.
Była wersja bez wyborów moralnych i była wersja z wyborami moralnymi, żeby zobaczyć, czy jak dodamy te wybory moralne, to nie spadnie nam wynik dramatycznie. Co się okazało? Okazało się, że wynik jest podobny z przewagą wersji z wyborami moralnymi. Mhm. A co bardzo istotne, w komentarzach to było bardzo mocno podkreślanie, że się ludziom to podoba. W sensie, jakby wynik nie był fundamentalnie dużo wyższy czy niższy, ale ludzie to zauważyli i taki unique selling point, i to jest pierwsza i o ile wiem jedyna hopa, która ma wybory moralne. One bazują na takim poziomie emocjonalnym gracza, tak? Jak on się tam z tym poczuje, że kogoś okłamie. Mhm. Oglądałem kilka let's play, ludzie wolą być aniołami i nie okłamać, chociaż oglądałem też let's play. Bo kamera jest włączona. Być może, nie? Być może. Oglądałem let's play człowieka z Chin, który po prostu zrobi totalnie odwrotnie, to znaczy naprawdę nie był miły. Nie był miły, kłamał, wymuszał, truł, tak, tam na koniec. Już po paywallu możemy podjąć próbę sparaliżowania kogoś. Ciągle nie jest to GTA, ale nieźle. No i teraz możesz puścić ten film, najlepiej z dźwiękiem, żeby on był. Jak reaguje jedna z let's playerek hop? To jest dziewczyna, która przegrała morze tych hop. To po prostu kanał, na którym ona tam wrzuca ciągle hopy. To zobacz, jaka jest reakcja na taką innowację. Poczekaj, niech ja to przygotuję. Dźwięk. Nie, i dlaczego my tak, i dlaczego my mieliśmy AB testy? Dobra. Dobra, zobaczmy, ile będziemy oglądać? A to chwilka tylko. Minuta. To chwila, ona tam. Ta. Nie, to jest paręnaście sekund tak naprawdę tej reakcji, kiedy ona widzi. No to już, hasz. Welcome, stranger. Jagna told me that you helped her. So I'll give you a drink in reward. But do you plan to give it to this lazy scoundrel, Gravedigger? He's not getting anything. All right. Choose one answer. Events in the game depend on the answer you choose. Click to continue. Oh no. 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 Pani zrobiliście krzywdę psychiczną. I don't want to. To się tak nie powinno robić. Stop. Was zgłoszą. Stop game. Uważaj. To już koniec, rozumiem, tak? Bo ja... Zastanawia się cię. Jest, udało. No co, moment wyboru, no to chciałeś, tak? Tak. Ona tam wcześniej, bo tam mamy taką planszę, że w tej grze twoje decyzje mają znaczenie i ta historia ułoży się pod kątem tego, to już było takie ciężkie westchnięcie. Jak w Telltale'u, nie? Tak, to jakby oczywista inspiracja, tak, żeby coś takiego zasygnalizować. No już wtedy było takie, o nie, będzie trzeba coś wybierać, nie? Ale przy pierwszym wyborze to już było. Ale na koniec, że zespoiluję tego let's playa, na koniec uznała, że fajnie, tak? Że w ogóle, bo to jest tak, że tam zrobiliśmy drobne zmiany gameplayowe. Mhm. Czyli ta ścieżka się minimalnie różni, ale też nie chcieliśmy się zarżnąć produkcyjnie, a zresztą gruntownie przeanalizowałem postmortemy Telltale'i do pierwszego The Walking Dead'a, gdzie oni w pierwszym odcinku wprowadzili wybór, którą postać ratujemy, a potem się okazało, że 90% graczy wybrało jeden z tych wyborów i przez dwa kolejne rozdziały wieźli się po prostu z rozdwojoną fabułą. Ale to wynika z tego, że źle zrobili wybór. No, a ja nie wiedziałem, jak zareaguje moja klientela na ten wybór i czy mój wybór, który ja sobie tam zdefiniuję, to będzie dobry czy zły i czy nie wpadnę w to samo. W związku z tym, przy tym, że to i tak było ryzykowne, uznaliśmy, że to będzie delikatne. W związku z tym gameplayowo to są zmiany delikatne. Mhm. Żeby... Wiesz, sam moment wyboru jest... Nie, to o to chodziło, tak? Tak, dokładnie. Ale mi chodziło właśnie o wywołanie takiej emocji, tak? Żeby... Muszę zdecydować, tak? Co ja tutaj zrobię? I żeby to gracz coś poczuł, tak? Bo jakby w grach chodzi mi też o te emocje, żeby gracze coś poczuli poza tym, że są, nie wiem, znużeni, czy przestraszeni, czy coś takiego, tylko coś więcej. Tak? To jest cel osiągnięty, ona coś poczuła ewidentnie tam. Czy to weszło na ten poziom, kiedy ona się wczuła w grę, czy to było troszeczkę niżej, to jest już inna kwestia. I na koniec, na pewno w finale, i też jest trochę jak w The Wolf Among Us Telltale, te wybory decydują o tym, jak wygląda finał gry, to znaczy jak wygląda ostateczny pojedynek i co tam się dzieje. Podpowiem, że czwarty bodaj wybór moralny, gdzie decydujemy się, czy otruć, czy nie otruć, w finale ma chyba największy taki
dewastujący, rzekłbym, nawet wydźwięk w odbiorze. Znaczy, jak ja obejrzałem, jak wygląda ten finał w momencie, kiedy spróbujemy człowieka otruć, to naprawdę jest mocne życie. Więc w hopach z innowacjami trzeba uważać bardzo, bo można po prostu pojechać za daleko i no i może się to po prostu odbić na tym, że gracze się odbiją, tak? Oni jakby lubimy słuchać piosenek, które znamy, tak z rejsu. Dobrze, to ten mój fragment krótki, tu jest skończony. To jest straszliwie pobieżne, jeśli chodzi o to, jak się te gry robi. Wypouczające. Mnie się na przykład jako totalnego nuba bardzo mnie się to podobało. Dobrze. Robert, czy ty widziałeś, o czym my rozmawialiśmy na czacie, na Skype'ie w międzyczasie, czy nie? Tak, widziałem. Dobrze. To zrobię jeszcze coś miałeś dodać. Mogę dodać, że jeśli byłoby zainteresowanie, mogę zrobić jakiś let's play Eventide'a drugiego. O, super. To ja tak, od razu zadam konkretne pytanie, bo myśmy na czacie w międzyczasie, gdy Robak prelekcję robił. Perorował. Tak. Krzysiek i Artur zaproponowali, że może dalszą część w kolejnym odcinku, bo to jednak północ, jutro poniedziałek, bla, 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 mamy 45 lat, wiadomo. To taki pomysł upadł. Chłopaki, czy na przyszły odcinek chcecie się umówić, że tak powiem, offline, czy już się zastanawiamy nad przyszłym tygodniem? Ja bym wolał offline. Dobrze, to sobie to zostawimy. I tobą... to w ogóle przyszły tydzień mówisz, tak? No. To karkołomne. Chyba. A co, w ogóle przyszły tydzień jest nie tego? Bo to będzie który? To tam będzie 11 grudnia? 11 grudnia. No 11, no. Tak, 11. No. Dobrze, ale to się w takim razie mówimy. Czyli rozumiem, że niezależnie jeszcze od tego, kiedy to będzie, to tak, mamy ustawkę na ciąg dalszy, casuali, tak? Czyli casuali druga część będzie. I rozumiem, że wskoczymy od razu w temat, to znaczy Garnek opowie, Krzysiek opowie, bo ty jakby, żeś już się wyprztykał ze sztuczek, których używasz podczas produkowania. Przynajmniej to, co publicznie chcesz zdradzić, Robak, tak? Nie prowokuj. Niekoniecznie, bo ja mogę więcej poopowiadać na temat samych hop i tylko to pewnie lepiej byłoby na przykładzie Eventide'a opowiedzieć. Dobra, ale to jakby chyba nie zmieści się w tej formule, prawda? Dobra. A drugi temat, to rozumiem, Robak, my się będziemy umawiać, bo sam zaproponowałeś się, to ja już teraz nie odpuszczę. To super. I w takim razie byśmy zrobili cięcie tutaj, dzisiaj. Dobrze mówię, chłopaki? Tak, jasne. Wszyscy są za. Dobrze. Mm-hmm. Obiecujemy, dobrze, że Garnkowi i Krzyśkowi damy się wypowiedzieć w kolejnym odcinku trochę bardziej. Dobrze. Kończymy w takim razie powoli odcinek. Zdążymy przed północą. Widzicie, chłopaki? Czy chcielibyście coś polecić albo powiedzieć, w co gracie obecnie naszym graczom? Bo ja jeszcze mam takie pytanie jeszcze. Ja zadać od słuchacza. Czekajcie. Aha. To naprawdę może fajnie by to było w minutę zrobić albo w dwie. Monetyzacja. Nie dotykaliśmy tego tematu jakoś przesadnie dzisiaj, ale Aciek pytał. Zaczniemy następnym razem. Może to jest dobry pomysł. Bo to jest długi temat. To jest bardzo długi temat. Mhm. No. To mówmy się od razu na trzecią część może, co? Nie, wiesz co? Ale on może być powiązany z tym, o czym będziemy mówić. Tak, jak najbardziej. Znaczy pojawiały się jakieś wstawki, tak? Że mikrotransakcje, że reklamy, a w hopach jest tyle prosto, znaczy idą hopy free-to-playowe, tak? Żeby nie było, ale w tych premium jest tak, że po prostu pierwsze 30 minut na mobilach za darmo, a potem raz płacimy kilka dolarów i mamy grę na całe życie i całą. A po miesiącu od takiej gry w wersji free-to-playowej wchodzi po prostu wersja full. Płacimy zanim obejrzymy cokolwiek, bo na przykład kolega polecił i już. Dobra. Tyle. Dobra. Bez szalbierstwa. Co gramy obecnie? No właśnie. Obecnie gram w The Witness, który nie wiem, czy jest casualowy i nie wiem, czy jest grom, ale strasznie dużo czasu mi zażera ostatnio. Chodzisz po wyspie, rozwiązujesz zagadki, nic więcej się nie dzieje. Labirynty. No, bardzo ciekawa rzecz. Mm-hmm. A z innych mediów chcesz coś, Garnek, polecić? Czytasz, oglądasz, słuchasz? Słuchacie o płytę, o muzykę pytają, wbrew pozorom, na czacie. Nie musisz. Spotify'a słucham. Spryciula. Dobra, no, nie wiem, Robak? Ja ostatnio zagrałem w Uncharted'a 4, którego kupiłem na wyprzedaży w wakacje i to jest gra straszna. To znaczy ja się bardzo zawiodłem,
To jest jeden z moich największych w ogóle zawodów od dawna. Kupiłem pod wpływem tego, że bardzo mi się podobał The Last of Us. Miał swoje wady i zalety, ale environmental storytelling, który tam mieli, to, że się znajdowały jakieś takie, jak w hopach, pop-upy, ale one się układały w jakąś historię, można było sobie znaleźć wszystkie, można było sobie znaleźć część z nich. To było bardzo fajne. W przeciwieństwie do karteczek i wpisów w dzienniku, które były w przedostatnim Tomb Raiderze, tym takim rebucie, gdzie jak się w złej kolejności znalazło karteczki, to się fabuła sypała i po prostu twisty się zdradzały. Więc zagrałem w Uncharted 4 i to jest największy zawód od bardzo dawna. To jest gra, która na początku sprzedaje się jako gra poważna, która buduje nam jakieś relacje z bohaterami, a potem wszystko wywala do góry nogami, jest murdering porn zupełnie bez sensu. I ona jest wizualnie fenomenalna, ona wygląda jak milion dolarów albo nie wiem, 100 milionów dolarów, ale pod spodem jest źle. Źle bardzo. Ja mam nadzieję, że nie pójdą w tę stronę z wczoraj bodaj ogłoszonym, czy dzisiaj? The Last of Us 2. Part 2. Aczkolwiek tam już są takie spoilery, że tam trzeba wszystkich wymordować, więc mam obawy, że może jednak też nie będzie aż tak dobrze. Więc Uncharted 4 po prostu wielki zawód. Jeśli chodzi o filmy, to ostatnio Black Mirror. Fenomenalna po prostu rzecz. Serial. Przerażająca. Tak, serial. Ja się obawiałem tego, bo nie mam aż tyle czasu, żeby tych seriali oglądać dużo. To już trzeci sezon, a potem się dowiedziałem, że pierwsze dwa sezony to są 3-4 odcinki na krzyż po godzinie. Co więcej, że każdy odcinek jest zupełnie oddzielną historią, ale to wszystko w zasadzie poza chyba jednym odcinkiem ze wszystkiego to jest dystopia i co gorsza, to są takie rzeczy, które w zasadzie w większości już dzisiaj się dzieją i faktycznie jest źle. W sensie można wpaść w lekkiego doła, jak to wszystko wygląda, ale zmierzamy w niekoniecznie dobrym kierunku albo też po prostu gdzieś tam nas dryfuje w niekoniecznie dobrym kierunku. A jeśli chodzi o muzykę, to Spotify mnie przekonał do tego, żeby wykupić wersję premium, ponieważ zaczęli... Niemiecką reklamą, prawda? Tak, bo zaczęli mi puszczać niemiecką reklamę. Oni puszczali wcześniej reklamy, ja słucham raczej starego rocka i puszczaniem jakichś popowych, autotune'owych badziewi w trakcie i mówienie jeszcze, że z pewnością znam ten kawałek, a ja go znam tylko dlatego, że mi go puszczają w reklamach, doprowadzają mnie do szału, ale puszczenie mi wersji niemieckiej reklamy mnie ostatecznie przekonało. Tak, to był ten moment, kiedy się przełamałem i wydałem złotówkę za 3 miesiące. Oh well. No i to ostatnio, poza tym, co puszczam sobie zwykle, czy jakiś Deep Purple, czy Skankanansi, czy inne rzeczy, to Leonarda Cohena sobie ostatniego puściłem, który o zgrozo, podobnie jak David Bowie kilka miesięcy wcześniej, wydał płytę, a potem wziął i umarł. No i to z grubsza to. Tak? Dobra, Krzychu? Mam cały sztapel gier. Problem polega na tym, że brak czasu. No, leży na półce BF1, Titanfall i Gearsy 4. Ale powiem szczerze, co ujeżdżam, to ja uwielbiam grać na 3DS-ie, a aktualnie robię sobie po godzinach grę, takie tam wyścigi z graficznie amigowską grafiką. Overdrive? Ale... 80's Overdrive, tak, to jest moja gra. Kurde, świetna, polecam. To jest moja gra, a żeby poczuć, czy dobrze tą grę robię, to bardzo dużo gram w Outrana, w Lotusa i tak dalej. W Outrana, dokładnie. No, więc ujeżdżam te stare tytuły, żeby spojrzeć, na ile się moja fantazja o tych tytułach różni od ich rzeczywistej implementacji. Bo tak jak powiedziałem, chcę zrobić grę, którą będzie takim spełnieniem marzeń i pamięci, tak jakby o tych grach, a nie kopią gier z lat 80., więc dużo czasu na to po prostu poświęcam, żeby grać w te starsze gry i poczuć, co trzeba zmienić, żeby były takie dzisiejsze. Nie? Więc tak, jak najbardziej Outrun, starego Lotusa na jakimś emulatorze polecam, a z nowych gier, no ja uwielbiam Gearsy i zawsze będę uwielbiać, także czekam, aż będę miał tą możliwość odpalenia konsolki i po prostu zrobienia tam odpowiedniej rzezi, to znaczy postrzelania. No, a muzycznie Spotify'a nie ujeżdżam, ponieważ gdyż już mówię dlaczego, bardzo mi przeszkadza muzyka w czasie pracy, ale nie przeszkadza mi gadanie. Co w związku z tym, na przykład bardzo lubię sobie zbuforować na przykład Star Treka z lat 80.,
który sobie leci w okienku i cały czas mi gada i pan Jean-Luc Picard tam robi różne dziwne akcje w kosmosie. Mi to sobie gada, mi to w ogóle nie przeszkadza. A co jeśli już słucham... Jesteś? Ja cię kręcę, ciekawe. No ci scenarzyści, ci writerzy, te dialogi pisali, tyle się zna. No ale nie, no ja to słucham cały czas i to ja to analizuję sobie i tam są ciekawe rzeczy. Ja po prostu pod względem podzielności uwagi bardzo to lubię, tak? To mnie tam dodatkowy proces mi zabiera i ja to z tego jestem bardzo szczęśliwy, bo wtedy mogę się skoncentrować na pracy. A co jeszcze dalej do muzyki, to jak już słucham, to najczęściej w samochodzie jest to cały przekrój. Bardzo lubię Queen, bardzo lubię Metallicę, bardzo lubię, jak jadę sam, Panterę, bardzo lubię Korna, bardzo lubię Green Day'a, Offspringa, wszystko co się da słuchać po prostu. A i klasyczne też, i Coena też, także żeby nie było. To tyle. Super. To ja mogę jeszcze jakiegoś koda do Eventide na Steama wrzucić, czy ktoś jest chętny? Bo odzyskałem kontakt w ogóle z wami. Czyli możesz to wrzucić na czat, pewnie ludzie chętnie wrzucą. Proszę. Jasne. Ja nie będę przeciągać długo, za bardzo w tej chwili w nic nie gram, za bardzo nie słucham. Czytam drugą część Kronik Burzowego Światła Sandersona. W którymś odcinku wspominałem, że potrzebowałem poczytać o tym, co się dzieje, żeby wsiąknąć w tę książkę, bo się pogubiłem na początku, ale jak już wsiąknąłem, to łykam po prostu jedno za drugim. Także mogę polecić, jak ktoś fantasy lubi, to Sanderson. Może nie jest najlepszy, ale jest całkiem niezły. Jest całkiem niezły. Okay. Ja jeszcze jedną rzecz rzucę, tak mi się przypomniało przy tym Eventide na Steamie. No. Ciekawostka z hopami i to na Steamie widać, że jak ta gra wyjdzie, to przechodzi ją 2/3 ludzi, którzy ją kupili. To znaczy mamy 66% na początku mniej więcej. Potem wchodzą jakieś bundle, nie bundle, ale mamy współczynnik właśnie przechadzalności na poziomie 2/3 graczy, co w świecie growym jest tak, rzadkie. Tak, to prawda, to prawda. Dobrze, podsumowując, ostatnie co mówisz jeszcze raz, Garnek? No nie zacząłeś, Garnek, żeby komputer się zorientował, nie? To dobrej nocy chciałem powiedzieć. Dobrze. To jeszcze ostatnia tradycja, którą mamy. Pomachajmy w takim razie wszystkim na 3-4 do kamery, bo to wtedy thumbnail się... A miało być 3-4, no chwila. No to już nie, jest, dobra, nie, już aha, mamy, mamy to. Dobra, i podsumowując, ja się z chłopakami umawiam, rozumiem offline, kiedy robimy drugą część, z tobą, Robak, się umawiam na Let's Play'a. To była pierwsza część, pierwszy odcinek na temat casualowych gier na przegranych. 4 grudnia się zaczął, w zasadzie kończy się też 4 grudnia, co jest w sumie całkiem niezłym osiągnięciem. Rok się kończy, będzie coś z tym? Tak, właśnie mi przypomniałeś, że muszę się za to zabrać. Oczywiście, że będzie. Adam Robaszyński-Janiec, Artur Ganszyniec, Krzysiek Maliński. Bardzo wam dziękuję, chłopaki. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia wszystkim i wam w kolejnym odcinku. Casualowych snów. Dobra. No to jeszcze raz. Miłej nocy i miłego tygodnia. Trzymajcie się. Pa, pa w takim razie. Cześć, dzięki. Cześć. Pa.